Witam wszystkich oglądających to na żywo i później na YouTubie. Jeśli odpaliłeś ten film, bo zbłądziłeś, albo odpaliłeś kolejny na playliście, no to wiesz bądź nie wiesz, że będę grał dalej w koszmar Alicji w Krainie Czarów. Gry paragrafowej, książkowej, czyli będziemy czytać paragrafy, czytać fragmenty tekstu, które dają nam możliwość, w którym kierunku mamy pokierować główną bohaterką. Mamy również arkusz przygody Alicji, czyli swoistą kartę postaci jak w grach fabularnych. Tu mamy jej statystyki, właściwości. No i ja sobie również zapisuję, jakie paragrafy już mamy za sobą. I tyle kwestii przypomnienia. Co z nowości, to jest to, że... jak to się nazywa? Nie jestem partnerem, tylko jestem towarzyszem Twitch, więc można już zbierać na moim kanale punkty kanału. Już tam wrzuciłem trochę różnych przedmiotów, które bardziej pasują do gier fabularnych, czyli sesji prowadzonych na moim kanale Twitch i potem wrzucam to na YouTube, ale też odnoszą się niektóre do grania po prostu gameplay w gry. Akurat teraz ogrywam Cyberpunk. No i myślę, że może w piątek uda mi się odpalić streama na wieczór i troszeczkę sobie pogram w Cyberpunka. I o czymś jeszcze warto wspomnieć? Tak, o Discordzie, o kanale Discord, do którego prosta komenda, która również jest dopisana do tytułu streama. Wykrzyknik DC, od razu wyskakuje link do Discorda. Dlaczego Discord? Na Discordzie wrzucam wydarzenia na najbliższy czas, czyli najczęściej streamy, sesje. Można po prostu ze mną pogadać. Można razem się umówić na granie, albo pogadać z graczami moich sesji. Jak i również jest dostęp do sesji niedostępnych publicznie na YouTubie. Jak na przykład sesje, które rozgrywałem z Maćkiem, jako jego postać Corin, kiedy był martwy w świecie Stagi, to rozgrywaliśmy jego sesję, jakby jego duszy w zaświatach. W konkretnym wymiarze, ale to można sobie obejrzeć. No i chyba tyle słowem wstępu. A, i jeszcze komenda sklepik. Sprawdzę, czy działa. Działa. Od razu wyskakuje link do sklepiku na stronie Stream Elements. Podczas oglądania streama zdobywacie punkty kostecki, tak się nazywają. I za kostecki możecie wykupywać różne przedmioty, nawet w trakcie grania, kiedy gramy w grę paragrafową, możecie wykupić pomoc dla mnie, już się przydała i to chyba niejednokrotnie, zwłaszcza w trakcie walk. Czyli na przykład możecie mi pomóc, że będę miał kość premiową. Tutaj akurat kartę premiową, właśnie, jeszcze talię kart muszę sobie przygotować, przecież Alicję gramy na karty, a nie na kości. I bez jokerów, tak. A jeśli ktoś kompletnie nie wie, kim jestem, to jestem Kostecki. I jeśli nie wie, co to są gry fabularne, albo co to są gry paragrafowe, to zapraszam na kanał YouTube, który też jest podany gdzieś tam w informacjach. Okej. Okay. Ja potasuję od razu talię, żeby nie było, że nie była tasowana. Dobra. Wystarczy. Jeszcze jakby ktoś dał info później, czy muzyka nie jest za głośno, to będę wdzięczny. I oglądający na żywo. Dobra, zaczynamy, bo raczej wszystko działa. Skończyłem na paragrafie 353. Kartę postaci mogę wyłączyć. Alicja wpadła do Króliczej Nory, a raczej my postanowiliśmy tam wskoczyć i jak się okazuje troszeczkę stał się trochę bardziej mroczny świat
Krainy Czarów Wonderland, gdyż pół mechaniczne roboty rządzone przez... chwila, one miały zegarki? Może przez tego pana czasu, nie pamiętam, jak on się nazywał. Zaczęły łapać Alicję, chcąc ją doprowadzić do królowej. Różne elementy otoczenia, nie pamiętam, czy to nie był zegar u królika, zaatakował nas. Ja mam tu chyba nawet zapisane, to były krucze biurko. O, biurko chyba się zamieniło. I naszym zadaniem jest dotrzeć do królowej i znów ją obalić, ale tak naprawdę to jeszcze poznajemy dosyć fabułę, dlaczego akurat znów Alicja się musiała podjąć tego zadania, ponieważ z tego co jej mówią, to ona już kiedyś tego dokonała i dlatego znów przyszli do niej o pomoc. No ale wydaje mi się, że to nie tylko to. Okej. Jesteśmy teraz w labiryncie. Przeszliśmy do jego środka, gdzie była fontanna. To była część... wcześniej widzieliśmy tą część wizji u... Poczekaj, jak on się nazywał? U Absolema? Chyba tak. Popalał fajkę. Paragraf 353. Kiedy Alicja wpatruje się w nieruchomą sadzawkę, powierzchnię wody marszczy lekka bryza, a odbicie nieba zamienia się w obraz ponurego pałacu o wysokich, zwieńczonych blankami murach, które budzą grozę pomimo licznych zdobień w kształcie serc. Po chwili scena znów się zmienia, tym razem ukazując wnętrze obskurnej, wypełnionej dymem kuchni, a zaraz potem skrzyżowanie w labiryncie. Zamyśla się Alicja. Ciekawe, czy gdybym weszła do sadzawki, mogłabym nie tylko dokładniej zobaczyć te miejsca, ale też się do nich przenieść. Co powinna zrobić dziewczynka? I mamy tutaj aż 4 wybory. Przy pomocy Klaudii udało mi się zlokalizować ten moment, w którym wcześniej widzieliśmy tą wizję, więc ja już się domyślam, ale przeczytam wszystkie. Wejść do sadzawki w kształcie serca. To będzie paragraf 403. Wpatrywać się nadal w wodę. 373. Opuścić serce labiryntu przez uformowany z roślinności łuk po północnej stronie. 340. Opuścić serce labiryntu przez łuk po południowej stronie. To jest 170. Kiedy obejrzałem ten fragment wizji, której doświadczyła wcześniej Alicja, w tej wizji my byliśmy w tym labiryncie i obserwowaliśmy Alicję, która siedziała na murku sadzawki i przyglądała się wodzie. Na pewno do niej nie wchodziła, więc to już jest dla nas podpowiedź. I do serca labiryntu docieraliśmy troszeczkę... Wydawało mi się, że ta trasa, którą przez labirynt przechodziliśmy, tworzyła swoiste takie... półokrąg góry serca z jednej strony i później zaczęliśmy iść w północ, czyli jakby tworzyć tą drugie półkole od serca. Poszliśmy raz chyba na północ bodajże, więc wydaje mi się, że najpierw próbujemy wpatrywać się nadal w wodę, nie wchodząc do niej, bo obawiam się, że to może być podróż w jedną stronę. Nie mówię, że od razu śmierć, ale jakoś niepokojące jest dla mnie wejście do tej sadzawki. A następnie spróbujemy pójść przez uformowany z roślinności łuk na północną stronę. Więc patrujemy się nadal w wodę. To jest paragraf 373. Paragraf 373. Alicja nie musiała długo czekać, żeby obraz na powierzchni sadzawki znów się zmienił. Widzi teraz wspaniałą salę tronową, a w niej odpychającą kobietę, niską i pulchną, która kuca na królewskim tronie jak ropucha. Przemawia ona do wysokiego mężczyzny o ostrych i kanciastych rysach, ubranego w haftowany kaftan z wzorem serc.
Instynkt podpowiada Alicji, kim są te dwie złowrogie postacie. To królowa Kierów i jej najwierniejszy sługa, walet Kierowy. A żadne z nich nie wydaje się w połowie tak przerażające, jak sądziła dotąd dziewczynka. Odejmij jej jeden punkt od wartości szaleństwa Alicji, czyli Alicji wydawało się, że oni są straszniejsi. A wyszło na to, że jednak nie. Jednak wyglądają normalnie. Scena po raz kolejny ulega niespodziewanej zmianie. I teraz Alicja wpatruje się w las olbrzymich grzybów o trzonach grubych jak pnie drzew. Co powinna zrobić dziewczynka? Wejść do sadzawki, opuścić labirynt na północ lub na południe? No to już wiemy, że podejmiemy decyzję, że na północ. Biorę to na klatę. Mam nadzieję, że to dobry wybór, bo nie jestem tego akurat pewien. Ale może będziemy w stanie wrócić do tego miejsca jeszcze. Paragraf 340. Paragraf 340. Żwir, po którym idzie Alicja, ustępuje miejsca miękkiej, dobrze utrzymanej murawie. A gdy ściany labiryntu po raz kolejny skręcają pod kątem prostym, dziewczynka musi podjąć decyzję, w którą stronę skieruje swoje kroki. Jeśli ma iść na wschód, przejdzie do 350, a jeśli na południe, czyli z powrotem, do 257. No chwila, ale to nie jest ten sam paragraf. Coś z tym żwirem. Nie pamiętam, czy żwir nie prowadził pod te metalowe wrota, bramę. Raczej nie ustępował murawie. Ale dobra. Pójdziemy na wschód. Poszliśmy północ, wschód. To by pasowało do mojej teorii, że to pierwsze półkole się zakończyło. Zaczęliśmy drugie i już skręciliśmy. Więc na wschód to będzie 350. Niedaleko. Alicja dociera do skrzyżowania ozdobionego krzakiem czerwonych róż. W którą stronę powinna stąd pójść? O, dobra. Zgubiliśmy się. Wracamy. Czyli z powrotem wracam do 340. Bo wydaje mi się, że te wrota nie były wcale tak daleko. I później pójdziemy na południe, czyli 257. Coś mi się wydaje, że coś nas śledziło. Paragraf 257. Alicja skręca za róg i ku swojej nieopisanej uldze dociera do serca labiryntu. Nie jest po raz pierwszy. Na szczęście w przeciwieństwie do labiryntu zbudowanego na rozkaz króla Minosa, ten nie skrywa mitycznego Minotaura. To już czytałem. Przez łuk z przystrzyżonego drzewopłotu. Z łuk na południe. Dobra, spróbujemy na południe w takim razie. 170 paragraf. Fajnie, że można się cofnąć. Nie ma niewidzialnych ścian. Paragraf 170. Alicja dobiega do rozwidlenia. Prowadzą stąd dwie ścieżki. Jedna na północ, a druga na zachód. Którą z nich powinna wybrać? Ale nic o żwirze. No tutaj logiczne, że tu na zachód musimy pójść. Czyli na 160, dobra. Próbujemy. Powietrze jest tutaj gęste od sosnowej woni dochodzącej z wiecznie zielonych gałęzi. Dotarłszy do kolejnego przecięcia ścieżek, Alicja zastanawia się, dokąd podążyć. Na północ, na wschód, a może na południe. Dobra. Autor stworzył labirynt, w którym ja już czuję naprawdę zagubienie, bo... Chyba, że mam mylne pojęcie o tej wizji, którą mieliśmy i wcale te wrota nie były tak blisko. Chyba jednak wrócę do punktu, gdzie była ta żwirowa ścieżka, bo coś mi się kojarzy, że ona była dosyć ważna.
To było w paragrafie 340. Czyli jakby wrócimy tą samą ścieżką, nie będę po prostu czytał kilka razy tego samego. Paragraf 340. Żwir, po którym idzie Alicja, ustępuje miejsca miękkiej, dobrze utrzymanej murawie. Dobrze utrzymanej. Ściany labiryntu po raz kolejny skręcają pod kątem prostym. Iść to było podróż na noc. No dobra, czy idziemy na wschód. Paragraf 350. Też tam chyba jeszcze byliśmy. Tam był krzew róż. Alicja dociera do skrzyżowania ozdobionego krzakiem czerwonych róż. W którą stronę powinna stąd pójść? Na północ, południe albo na zachód. I na... poszliśmy na wschód. Gdybyśmy na zachód, to się wrócimy. Myślę, że byśmy szli na północ. I teraz paragraf 274. Paragraf 274. Przy kolejnym skrzyżowaniu ścieżki, którą Alicja podąża przez labirynt, w cieniu żywopłotu stoi urokliwa szopa ogrodowa. Jeśli sądzisz, że warto byłoby zajrzeć do środka, przejdź do 294. W przeciwnym razie do 284. Okej, okay. Zazwyczaj takie miejsca zachęcają, żeby do nich wstąpić. Są plusy i minusy, ponieważ możemy znaleźć tam ciekawe przedmioty, ale również możemy natknąć się na niebezpieczeństwo. A że dawno nie było walki, to możemy spróbować. Tym bardziej, że Alicja uzbroiła się niedawno w nóż do masła. Dobra, wejdźmy do środka. Choć już wiem, że... Na pewno się nie cofamy, bo wcześniej nie byliśmy przy tej shopie. Jest to chyba dobrze. Zajrzymy do środka. Paragraf 294. Alicja otwiera skrzypiące drzwi i wchodzi w stęchły mrok shopy. Powietrze przesyca woń kompostu, a w małych, popękanych okienkach wiszą grube pajęczyny. Stoi tam ława, na której Alicja znajduje kilka ciekawych przedmiotów. Pierwszym z nich jest buteleczka z ciemnobrązową zawartością. Do jej szyjki przywiązano etykietę „Oryginalna odżywka ogrodowa pana rozkwitka”. Drugim jest słoik pełen jaskrawo-niebieskich kuleczek opisany jako trutka na ślimaki. Ponadto na ścianie wisi szpadel z ostrzem w kształcie karcianego symbolu pika. O! Jeżeli Alicja nie posiada żadnej skutecznej broni, mogłaby zabrać ze sobą szpadel. Posługując się nim w walce, przy każdym trafieniu zadawałaby przeciwnikowi 3 punkty obrażeń zamiast 2. No to nóż do masła to samo. Ponadto dziewczynka może schować do kieszeni fartuszka oryginalną odżywkę i trutkę. Na ślimaki cokolwiek zdecyduje się wziąć z komórki. Dopisz to do jej wyposażenia na arkuszu przygody. Bardzo chętnie. W sumie chyba zostawię jednak nóż. Ten szpadel w sumie fajnie wygląda, trochę jak taka włócznia z symbolem pik. Oj, pik. Karty mi wystrzeliły. Chciałem w sumie pokazać pik, jeśli nie wszyscy kojarzą. Może spróbuję nawet asa znaleźć. A znowu będę musiał tasować w takim razie, bo ja przeglądam. To jest pik. I taka włócznia by była stworzona z tego. Ale jednak nóż. Ja sobie to trochę wyobrażam jak Alice Madness z gry. No też miała chyba nóż na okładce przynajmniej. W trakcie gry to były chyba inne broń. Okej. Okay. Potasowałem. Czyli rozumiem, że obeszło się bezpiecznie. To zapiszę sobie na pewno. Oryginalna odżywka.
ogrodowa. Oj, nie wiem, czy nie słychać przypadkiem mojego klikania, bo wymieniłem klawiaturę. Nie, nie słychać na szczęście. I trutka na ślimaki. Więcej nie biorę. Następnie przechodzimy do paragrafu 284, a teraz ktoś nas nakryje. Paragraf 284. Zostawiwszy za plecami komórkę, Alicja ma do wyboru dwie ścieżki prowadzące przez labirynt żywopłotów. Którą z nich powinna podążyć? Na wschód czy na południe? Chyba przed chwilą poszliśmy na północ, więc teraz idziemy dalej na wschód. I rzeczywiście wydaje mi się, że to byłaby taka trasa. I teraz będzie paragraf 330. O, a jeszcze nawiązując do wcześniejszego spotkania z Absolemem, to już udowodnią, dlaczego to jest bardziej creepy wersja. Oj, bo mnie green screen wycina. O, chyba będzie widać, jaki mroczny jest Absolem. Trochę to widać. To jest taki paskudny robal. Dobra, to miał być który paragraf? 330. Paragraf 330. Na jednym z niezliczonych rozwidleń żywopłotowego, jakie słowo, labiryntu stoi rzeźba żółwia o skorupie porośniętej mchem. Jego głowa zdaje się wskazywać na zachód. Rędy powinna pójść Alicja. Na zachód to byśmy się wrócili. Podoba mi się, że jego głowa na zachód skieruje. Ale nic nie pamiętam odnośnie żółwi. Spróbujmy na tą północ. Ale chyba obrałem złą ścieżkę. I to będzie teraz paragraf 300. Paragraf 300. Niektórzy nazywają ci z drzewem śmierci, bowiem chętnie i obficie rośnie na cmentarzach. Są nawet tacy, którzy sądzą, że jego cień jest szczególnie ciemny i potężny. Cóż, może właśnie dlatego ścieżki labiryntu spowija chłodny półmrok, a droga prowadząca naprzód jest niewyraźna? Po dotarciu do kolejnego skrzyżowania ścieżek Alicja ma trzy możliwości. Pójść na wschód, na południe albo na zachód. I mi się wydaje, powinniśmy wracać. Bo nie idziemy w mrok. 330 stąd, mogę na południe, to wrócimy chyba do szopy. A nie, to będzie ten żółw w skorupie, dobra. I znowu wracamy na zachód, 274. Musimy wrócić się. Do samej fontanny to nawet będzie 353. Okej. Okay. Wróciliśmy do fontanny. Oczywiście odtwarzając tą samą trasę, nie będę czytał jej znowu. Opuścić serce labiryntu. I my poszliśmy chyba na północ. Dobrze, to pójdziemy na południe. Paragraf 170. Postaram się ominąć te, które już czytałem. Jedna tak. Na południe poszliśmy, tam było rozwidlenie i dalej na zachód. 160. Tam też byliśmy. Że powietrze było gęste. Alicja zastanawiała się, dokąd podążyć. Na północ, na wschód, a może na południe. Może rzeczywiście spróbujmy na południe. 180 paragraf. No, a jak się okaże, rzeczywiście trzeba wejść do sadzawki. Ale w wizji wcale do niej nie weszliśmy. Paragraf 180.
Każdy zakręt zdaje się prowadzić Alicję do kolejnego rozgałęzienia ścieżek. Tak jak teraz. Gdzie powinna podążyć Alicja? Na północ? Na południe? Na zachód? Gubię się. Próbujmy na... Mówię cały czas na południe. Dobra, spróbujmy na te południe. I paragraf 210. Za kolejnym zakrętem Alicja natyka się na rzeźbię przedstawiającą dwa bliźniaczo podobne ptaki. I różniące się wyłącznie tym, że jeden jest pomalowany na czerwono, drugi zaś na żółto. Czerwona lora, żółta lora, mamrocze Alicja, mijając posąg. Czerwona lora, żółta lora, czerwona lora, żółta lora. Którędy teraz? Na północ albo na zachód? Na zachód. 304. Paragraf 304. Ścieżka, którą podąża Alicja, rozszerza się i rozwidla, okrążając staw porośnięty liliami wodnymi. Jeśli Alicja odwiedziła już wcześniej staw, przejdź do 324. Nie. Jeśli zawędrowała tu po raz pierwszy, przejdź do 334. O, chyba na jakichś przeciwników natrafiliśmy. Paragraf 334. Gdy Alicja podchodzi do stawu, spod powierzchni wynurza się para wyłupiastych oczu. Zaraz potem z wody wyskakuje potężnym susem żaba, która ląduje na ścieżce tuż przed dziewczynką. Rozwiera gębę tak szeroko, że Alicja bez trudu zmieściłaby się w niej w całości i strzela w jej stronę językiem przypominającym bat. Bicz. O mój Boże, wykrzykuje dziewczynka. To stworzenie musiało uznać, że jestem muchą, taką w sam raz na suty podwieczorek. W jaki sposób powinna obronić się Alicja? Jeśli chcesz, żeby wykorzystała zdolność ciekawiejsze i ciekawiejsze, przejdź do 385. Tego jeszcze nie wykorzystywaliśmy. Jeśli zamiast tego powinna użyć zdolności pióro jest silniejsze, czyli ominąć to spotkanie. 345. Jeśli zaś nie może lub nie chce zrobić żadnej z tych rzeczy, będzie musiała stanąć do walki. A ja bym z ciekawości użył. Ciekawiejsze i ciekawiejsze. Lepiej przetestować w starciu z jakąś żabą, niż później jakimś bossem. Sobie użyjemy i to jest paragraf 385. Paragraf 385. Coraz to ciekawiejsze i ciekawiejsze, mówi Alicja, patrząc żabie prosto w wyłupiaste oczy. Nigdy wcześniej nie widziałam tak ogromnego płaza. W odpowiedzi na jej słowa powierzchnia stawu ponownie się marszczy, a spod wody wyskakuje druga żaba, wcale nie mniejsza od pierwszej. Taki rozwój wypadków doprowadza dziewczynkę do szewskiej pasji. Cóż może jednak począć? Wiedząc, że potyczka nie z jednym, ale z dwoma przeciwnikami jest już nieunikniona, zbroi się we wszystko, co ma pod ręką. Albo w kieszeni fartuszka. Serio? Podwoiłem liczbę przeciwników? Okej, fajnie. Fuck. Tego się nikt nie spodziewał. Więc to będą... Pierwsza żaba i druga żaba. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Pierwsza żaba. To już sobie to spisuję. Napiszę tak, żaby po prostu. Po przecinku będę pisał ich... Właściwości. Pierwsza ma walkę na 7, druga ma walkę na 6. I podobne proporcje są w ich wytrzymałości. Pierwsza ma 6 wytrzymałości, druga 7. Dobrze, no to zaczynamy walkę. Ja mam walki 8.
Okej, to zawsze o jeden więcej, tylko kto ma inicjatywę w tym starciu? Do Alicji, czyli nam plus jeden, dopóki mamy inicjatywę. Czyli biorę talię kart. I losuję kartę najpierw dla mnie, dla Alicji. I wszystkie figury to były jako 12? Nie, 11, a as to był jako 12. Cyk. 6. Nie, 6, tak, 6. 6 plus moje 9 to jest 15. Ja robię jedną kartę na siebie i dwie na nich, bo jest po dwóch przeciwników. Pierwsza, druga. Kurde. Czyli tak, pierwszą żabę zraniłem, czyli straciła 3 punkty wytrzymałości, bo mam nóż. Druga żaba już mnie rani, bo ma 11 plus 7, 18. I rani mnie za 2 punkty wytrzymałości. Dobra, kolejna runda, nie poszło tak źle, teraz one mają inicjatywę. One, czy tylko ta jedna żaba? Byłoby logiczne, jakby tylko ta jedna żaba. Będę liczył wspólnie, bo się pogubimy. Dla mnie karta. Ile to? 6 znowu. Jak 3 szóstki wyciągnę dla siebie, to będzie hit. I 2 dla nich. 5 i 6. Więc teraz tak. Ja mam 8 plus 6, to jest 14. Więc pierwsza z nich wylosowała piątkę. Czyli 8 plus 5, 13. Pierwszą ranię. Tak? Tak. I zabijam, bo 3 punkty żywotności. Kurczę, z tym nożem to lepiej. A druga wylosowała szóstkę. Czyli mamy porówno. I teraz losuję kartę. I zaraz sprawdzę. Tam na pewno chodzi, czy parzyste, czy nieparzyste. 4, czyli parzyste. I co to oznaczało, że to było parzyste? Albo się ranimy po jednym, bo się jakby blokujemy. Jeśli jest wyższy, to nie. Jest wyższy. Są równe, rzuć kością albo kartą. Nieparzysty wynik. Odpierają nawzajem ataki. Jeśli wynik jest parzysty, to oboje sobie zadajemy po jednym punkcie. Okej. Okay. I on ma 6, a ja mam 20. Dobra, kolejna runda. Jedna karta dla Alicji. O, jest. 11 plus nasze 8 to jest 19. I karta dla żaby. 2. Najniższy wynik możliwy. Więc od razu ranię ją na 3. I chyba już na dobicie. Moja karta 9 plus 9, 18. I dla niego 11 plus 6, 17. Ale zabiorę. Dobra, udało się wygrać tymi dwoma żabami. Obawiałem się trochę z tego starcia, bo rzeczywiście na początku te starcia były cięższe. Może tak po prostu się trafiało losowo, ale też nie miałem broni, która zadawałaby więcej obrażeń. Od razu tasuję talię, powiem, że wspomóc tą losowość, żeby nie pozbywać się dobrych kart, a gdzieś tam je wtasować, tak samo jak te gorsze. Znaczy, może nie przydałaby się, bo to byłby overpay trochę, żeby kupić maszynkę do tasowania, ale takie urządzenie właśnie, gdzieś to widziałem, nie wiem, czy na filmikach, że kładą i nagle to wciąga karty i przytasowuje. O, i Shogun Atencjusz jak zwykle musiał przyjść, przywitać się na streamie. Shogun, tu jest kamera. O, jest i Shogun. Bardzo lubi przychodzić na streamy. Nawet jest ikonka Shoguna, emotka do wysyłania na czacie dla subskrybujących. Dzień Shogun. Pozdrawiamy subskrybujących. Okej, okay, lecimy dalej Shogun, bo pokonaliśmy dwie żaby. Jesteś jak kot z Chessie. Shire. O, ty już chcesz się położyć na książce. No pewnie. Pewnie. Be my guest.
Dobra, gdzie były te żaby? Tutaj. Zdołaliśmy pokonać oba wygłodniałe łazy i przechodzimy do 395. Ogun, świeci ci po oczach? Alicja tuszuje ślady swojej ostatniej potyczki, wrzucając wszelkie obciążające ją dowody do stawu. A ponieważ nie ma ochoty zostawać tu ani dłużej, musi zdecydować się, w którą stronę podążyć. Na wschód czy na zachód? A my skąd przyszliśmy? Na zachód musimy iść, bo my przyszliśmy jakby ze wschodu. Chyba jednak, kurde, zaraz wrócę się i wejdziemy do tej sadzawki. Na zachód to jest paragraf 510. Paragraf 510. Pokonawszy zakręt z żywopłotów, Alicja dostrzega krzak jeżyn i zrywa garść dojrzałych owoców, żeby się posilić i uciszyć burczenie w brzuchu. Dodaj 2 punkty do jej wartości wytrzymałości. Do wartości. To chyba nie chodzi o maksymalną. Jakby próg, więc odzyskujemy, fajnie, akurat po walce. Którędy teraz, na północ czy na wschód? Na wschód. Czekaj, nie, my ze wschodu przyszliśmy. To na północ. To 84. Paragraf 184. Kto wpadł na pomysł, żeby wykopać wielką dziurę po środku ścieżki? Zastanawia się Alicja, marszcząc z irytacją brwi. Dół wygląda na głęboki i nie sposób go obejść. Dziewczynka musiałaby go przeskoczyć, żeby móc ruszyć dalej. Jeśli sądzisz, że warto zaryzykować, wykonaj te zręczności. Jeśli Alicja zda, będzie mogła się udać w dalszą drogę. Jeśli jednak poniesie porażkę, nie zdoła doskoczyć do przeciwległej krawędzi dołu i runie wprost w czarną otchłań. Alicja może też zawrócić, by nie nabawić się niepotrzebnej kontuzji. Kurczę. Nie chcę skakać chyba, bo jest ryzyko. Chyba wracam do tej fontanny. To był 353. Samą trasą i spróbujemy z tą fontanną. Raz kozie śmierć. Alicja zamyśliła się. Ciekawe, gdybym weszła do sadzawki, mogłabym nie tylko dokładnie zobaczyć te miejsca, ale też się w nich, do nich przenieść. Więc teraz wchodzimy do sadzawki w kształcie serca. To jest paragraf 403. Prawda, Szogun? Wchodzimy. Ty jesteś atencjusz. Tylko streama odpaliłem. Znasz tego kota? Do sadzawki, czyli 403. Paragraf 403. Alicja robi odważnie krok naprzód, jednak zamiast się zamoczyć, ma wrażenie, jakby wchodziła w srebrzystą chmurę. Zaraz potem dostaje zawrót w głowy. Cały świat zdaje się wirować w niepowstrzymanym pędzie. Rzuć 2 kośćmi albo dobierz kartę stali. Lub karta ma symbol pika. Okej, czyli teraz losujemy. Pewnie do którego z miejsc się przeniesiemy. Dobra. No to co? Pierwsza z góry, albo inaczej. Jeszcze sobie zrobimy, przełożymy. By nie było. W ogóle chuchni. Suku, ty jesteś taki smutny, śpiący jesteś.
Pociesznie. Dobra, pierwsza z góry. Tyk. Teraz moja znajomość symboli. Trefl. Jeśli wyciągnąłem kartę z symbolem trefl, przejdź do 427. 427. Dobra, wyłącz też kartę, żeby nie świeciła wam po oczach. 427. To może być ciekawe. W głębi lasu purchawki. Aż sprawdziłem paragraf. W głębi lasu purchawki porastają ścieżkę jeszcze gęściej i Alicja zaczyna się bać, że mogłaby na jedną z nich nieopatrznie nadepnąć, sprawiając, że ta wystrzeliłaby w powietrze swoje zarodniki. A, czy to jest dobry paragraf? Ja coś pochrzaniłem? 403 był poprzedni paragraf. No dobrze. Chociaż wypadałoby erratę sprawdzić, bo chyba była jakaś. Ale dobra. Rozumiem, że się pojawiłem w głębi lasu. Wykonaj te zręczności. Czyli teraz tak. Zwinności wychodzi na to. Muszę wyciągnąć kartę z ilością mniej niż mam zwinności. O, lipa. To jest 11. Czyli nie zdaję. Tego się nie spodziewałem. Czyli jeśli Alicja oblała, przejdzie do 448. Mam nadzieję, że to nie jest śmierć. I wybuchną zarodniki. 448. O, szogun poszedł. Obawy Alicji okazują się zupełnie słuszne. Wystarczy jeden nieostrożny krok i jej stopa zahacza o nabrzmiałą purchawkę, a ta natychmiast pęka, wyrzucając wprost w jej twarz chmurę zarodników. Dobierz kartę, jeśli dobrałem czarną kartę lub czerwoną, to są od tego zależnie dwa różne paragrafy. Dobra. Wybieram tą kartę. Czarna. Bo ma czarny kolor, symbol. Więc paragraf 458. Alicja, chcąc nie chcąc, wciąga z powietrzem zarodniki grzyba głęboko w płuca, a jej ciało zgina się w pół, gdy dopada ją wyjątkowo dokuczliwy atak kaszlu. Odejmij 2 punkty od wytrzymałości, a także 1 punkt od zwinności. O, lipa. Tak, 2 punkty od wytrzymałości i 1 od zwinności, ale... Czyli co? Jeśli wciąż żyje, to do paragrafu 437. Kiepsko byłoby zginąć z powodu zarodników. Pokonawszy z największą ostrożnością zarośnięty purchawkami odcinek ścieżki, Alicja z ulgą bierze w płucach haust czystego i pozbawionego zarodników powietrza, a już wkrótce dociera do wyjścia z grzybowego lasu. Stoi teraz na szczycie stromego wzniesienia. W dole u jego podnóża, po północnej stronie, dostrzega za rozklekotanym ogrodzeniem niecodzienną chatkę z kominami w kształcie uszu i dachem, który, jeśli oczy jej nie mylą, jest skryty futrem. Dalej na północnym zachodzie widać znacznie pokaźniejszą budowlę stylu palladiańskim. Za chatką zaś, jak okiem sięgnąć, rozciąga się lawirynt żywopłotów. Byliśmy w tym domu. To jest dom królika. Czyli wywaliło nas poza labirynt. Okej. Okay.
Czyli co? Mamy przejść z powrotem trasę do paladiańskiego domu i do labiryntu? Sprawdźmy. Paragraf 319. To jest do paladiańskiego domu. Czy my mieliśmy ten paragraf do paladiańskiego domu? Chyba nie. Dobra. Kiedy Alicja zbliża się do wspaniałej posiadłości, wiatr zagania poszarpane chmury ku słońcu i raptem niebo ciemnieje. Chcąc jak najprędzej schronić się przed wiatrem i niespodziewanym chłodem, Alicja rozważa, jak teraz postąpić. Czy powinna zapukać do drzwi, czy może raczej wejść do domu bez pukania? Paladiański dom. Ja bym zapukał. Ale chyba byliśmy. Tak kojarzę. Za 9. Alicja podchodzi nieśmiało do drzwi i puka. Pukanie jest bezcelowe. Słyszy głos zza pleców. Dziewczynka odwraca się na pięcie, a kiedy patrzy w dół, widzi dużą żabę przebraną na wzór lokaja z peruką w lokach i wszelkimi innymi elementami stroju. Pukanie jest bezcelowe, powtarza lokaj żaba. A to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ponieważ jestem po tej samej stronie drzwi co ty. Po drugie, ponieważ w środku tak hałasują, że i tak nikt by cię nie usłyszał. Rzeczywiście, ze środka dobiega niesamowity hałas, nieustanny wrzask i kichanie, a od czasu do czasu potężny trzask, jakby rozbijanego na kawałki półmiska albo imbryka. Tego się nie spodziewałem. I nie było nas. Wobec tego proszę mi powiedzieć, pyta Alicja, jak się tam dostać? Twoje pukanie miałoby pewien sens, ciągnie lokaj, nie zwracając uwagi na jej słowa, gdyby dzieliły nas drzwi. Na przykład gdybyś ty była w środku, to mogłabyś zapukać i ja bym cię wtedy wypuścił. Rozumiesz? A, czyli to jest oryginalny cytat, bo jest przypis Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów, strona 47-48. Najwyraźniej lokaj żaba nie zamierza pomóc Alicji. Co zatem powinna zrobić dziewczynka? Otworzyć drzwi i wejść do środka? Czy raczej zrezygnować z prób dostania się do posiadłości i ruszyć w dalszą podróż? Kto kicha w środku? Z tym niektóre żaby już mnie zaatakowały. Ale jestem ciekaw, co jest w środku. Więc wejdźmy po prostu i otworzymy drzwi żabie. 289. Klamka obraca się posłusznie w jej stronę, a Alicja przestępuje przez próg. Wtedy jednak rozlega się za nią krzyk lokaja żaby. Nie wolno ci wejść do środka, nie zostałaś zaproszona. Dziewczynka odwraca się w jego stronę i widzi, że lokaj zbliża się do niej. A z każdym krokiem jego ciało puchnie i puchnie, aż strzelają guziki liberii i rwą się szwy, bo zbyt ciasny strój nie mieści już ciała niepokojąco przeobrażającego się płaza. Żaba otwiera olbrzymią gębę, z której jak bicz wystrzeliwuje długi język, mijając Alicję zaledwie o włos. Jeżeli dziewczynka wciąż może skorzystać z zdolności pióry silniejszej, chciałaby to teraz zrobić, bo chwila wydaje się odpowiednia, przejdźmy do paragrafu takiego. Jeśli nie może lub nie chce, niech się przygotuje do starcia z rozłoszczonym lokajem. No to co, walczymy. Już dwie żaby pokonałem, więc Alicja pogromczyni żab. To będzie 279, tak. Paragraf 279. Lokaj góruje nad Alicją, a jego muskularne ciało pokrywa lśniący i lepki śluz. Ponownie rozwiera gębę, żeby spróbować spętać dziewczynkę swoim językiem. Lokaj żaba ma inicjatywę. Jeśli lokajowi uda się trafić Alicję dwa razy z rzędu, łapie ją swoim językiem i wciąga w przepastną gębę, by ją pogryźć, zadając podwójne obrażenia. O kurde. Tu jest nieźle z tą walką w porównaniu do wampira.
Dobra. Zmieniamy muzykę. I odpalam kartę postaci. Dajmy na to, że to jest Loka i Żaba. I on ma 8 walki i 8 wytrzymałości. I ma inicjatywę. Więc ma 9 jakby w tym momencie. Dobra. Pierwsza karta dla mnie. 11, więc mamy 19. I jedna dla niego. O kurde, też 11. To ma więcej. I mnie trafia. I mnie to boli. Mam wtedy 20 minus 2, 18. Kolejna runda. Alicja, to jest 9, plus nasze 8, to jest 17. I jego 6, więc teraz to my go trafiamy za 3. I my przejmujemy inicjatywę, więc mamy teraz 9 do jego 8. Dla nas 3. Słabo. Dla niego 11. Teraz żaba nas trafia. Wyrównany pojedynek na froncie jakiegoś domu. Szlachcica. Pierwsza dla nas. To jest 6 plus nasze 8 to jest 14. Dla niego 6 plus jego 9 to 15. Cholera. I czy on przypadkiem nie trafił teraz dwa razy z rzędu? Tak. Więc chwycił na Alicję językiem i wciągnął do wielkiej paszczy i ono teraz podwójne obrażenia. Ktoś ogląda i chce mi pomóc niedługo? Dobra, karta dla mnie. 11. Dobrze. I dla niego 8. Plus jego 9 to 17. A to jest 11 plus 8. 19. Wydostajemy się z gęby. I tniemy go nożem. Jeszcze jeden cios w niego i wygramy. Nasza karta. 11. I dla niego 9. Tylko 8, 17. 11 plus nasze 9, 20. Słodka krew żaby ścieka po sukni Alicji. Zamordowaliśmy Lokaja, bogu ducha winnego Lokaja, który ośmielił się nas zaatakować, kiedy włamaliśmy się do posiadłości, w której pracował. No, Alicja jest zła. Jest zła. Przetasujesz szybko karty. Teraz co? Jeśli Alicji uda się pokonać Lokaja żabym, przejdzie do 259. Chociaż no nie jest podpowiedziane, że go zabiliśmy. Ale można się domyśleć. 259. Po wejściu do posiadłości Alicja skrada się ciemnym holem, a echo jej ostrożnych kroków niesie się pod wysokim, zdobionym sztukaterią sufitem i pomiędzy wysokimi, marmurowymi kolumnami. Po prawej stronie widzi małe, niepozorne drzwi, a przed sobą, na końcu długiego holu, otwarte przejście prowadzące w głąb posiadłości. Jeśli chcesz, żeby Alicja otworzyła drzwi i sprawdziła, co się za nimi kryje, przejdź do 482. Jeśli uważasz, że powinna opuścić hol przejściem i zbadać dalszą część imponującego domu, przejść do 502. Nie no, uchylmy drzwi i sprawdźmy, co tam jest. Jak już po drodze. 482. Paragraf 482. Otworzywszy drzwi, Alicja wchodzi do pomieszczenia, które da się opisać wyłącznie jako nieduży buduar. Na toaletce spoczywa na stojaku wielka, pudrowana peruka, rodem z książek historycznych o rewolucji francuskiej, które kazała jej czytać guwernantka.
Dziewczynka nie może się powstrzymać i ściąga perukę ze stojaka, by ją przymierzyć. Przegląda się w lustrze toaletki, wyobrażając sobie, że jest Marią Antoniną. Jeśli chcesz, żeby Alicja zatrzymała perukę, dopisz ją do wyposażenia na arkuszu przygody. Ponieważ poza peruką Alicja nie znajduje w buduarze niczego ciekawego, wkrótce jest zmuszona go opuścić tą samą drogą, do niego weszła. I przechodzimy do 502 wtedy. No wezmę tą perukę. Może się przyda, żeby zmylić służbę domu, że może uznają, że tu pracujemy. A, miałem sobie ją zapisać, oczywiście. Napiszę to jako peruka Marii Antoniny. Paragraf 502. Opuściwszy hol, Alicja podąża wąskim przejściem, aż na drodze stają jej zamknięte drzwi. Dochodzą zza nich niepokojące dźwięki, płacz, krzyki i całe mnóstwo kichnięć. Co jakiś czas kakofonię wzmaga głośny trzask, jakby ktoś rozbijał jeden półmisek lub imbryk za drugim. Mniej więcej w połowie korytarza znajdują się po lewej stronie drugie drzwi. Co powinna zrobić Alicja? Otworzyć drzwi na końcu? Sprawdzić, co znajduje się za drzwiami po lewej stronie? Czy może raczej zawrócić i jak najszybciej opuścić posiadłość? Zanim dojdziemy do pomieszczenia z bossem, tak przypuszczam, to sprawdźmy drzwi po lewej stronie. I to będzie 452. Paragraf 452. Z mgły wyskakuje wielki... O. Mam wrażenie... Myliłem paragraf. Coś tu nie gra. Sprawdzam, jakie są dalej początki paragrafów, czy żeby zorientować się, czy to rzeczywiście jest dalej ten dom. Żeby nie okazało się... Sprawdzam paragrafy. Bo mi tu coś nie gra. Powiem szczerze, że chyba zaraz zgoogluję tą. Tak, to nie, to jest zły paragraf. Prowadzi nas do złego paragrafu. To jest ta 52. To byliśmy na 502. Sprawdzę jeszcze raz. Paragraf 502. Żeby zobaczyć, czy ja się nie pomyliłem. Otwórz drzwi na końcu przejścia. Nie, to ja się pomyliłem chyba. Nie 452, tylko 454. To byłyby drzwi na końcu. A co znajduje się za drzwiami po lewej stronie, to 239. To ja się pomyliłem, sorki. Zdarza się. Czyli 239.
Paragraf 239. Alicja otwiera drzwi i wchodzi do bogato wyposażonej biblioteki. Wzdłuż ścian stoją regały dwa razy od niej wyższe, a półki uginają się od zakurzonych ksiąg w skórzanych oprawach dotyczących wszelkich tematów. Od butów i okrętów po wosk i kapustę i królów. Po środku pomieszczenia na małym stoliku stoi szachownica, a na niej pionki w trakcie partii. Choć w pobliżu nie widać nikogo, kto mógłby ją rozgrywać. To powinna teraz zrobić Alicja. Dokładniej zbadać zawartość biblioteczek, przyjrzeć się szachowej rozgrywce, opuścić bibliotekę i ruszyć w dalszą drogę. Ja bym zbadał zawartość biblioteki. Paragraf 229. Paragraf 229. Alicja buszuje przez jakiś czas wśród regałów, ale wypełniające je książki w większości już na pierwszy rzut oka wydają się zbyt nudne, by poświęcić im czas. No bo co za pożytek z książki bez obrazków i rozmów, kwituje na głos. W końcu jednak odnajduje dwie pozycje o intrygujących tytułach, tylko którą z nich powinna przeczytać. Jeśli ma wybrać Żabrołaki, przejdź do 219, a jeśli Fantasmagorię, przejdź do 103. Jak ta gra, Fantasmagoria. Żabrołak. Mieliśmy wcześniej hasło, jeśli ktoś zapytał o żabrołakach. Możemy poczytać o żabrołakach. Strona 200, czy paragraf 219. Alicja otwiera cienki, oprawiony w skórę tom i zaczyna czytać. Był czas mrusztławy, ślipkie skrątwy. Na wałzach wiercząc świrpły, a mizgłe do cna boroglątwy i zdomne świszczury zgrzypyły. Mój synu, żabrołaka się strzeż, co szponem drze paszcz chapa. Wy i dziub-dziuba się bój, z groźliwego też unikaj bandrochłapa. To jest przypis Louis Carroll, Żabrołaki. O kurde. Cóż za osobliwy wiersz, mówiła Alicja, a zarazem jakoś dziwnie znajomy. Jeżeli uważasz, że Alicja powinna czytać dalej, przejdź do 199. Jeśli jednak sądzisz, że spędziła w bibliotece wystarczająco czasu, to z niej wyjdź. Poczytałbym dalej, ale to jest był czas mrusztławy. Jestem ciekaw, czy to jest jakaś zagadka. Był czas mrusztławy, ślipkie skrątwy. Na wałzach wiercząc świrypły. Świrypły. Jak po polsku ktoś to przetłumaczył? Robert Stiller. Bo Lewis Carroll zapewne pisał po angielsku. I jak to brzmi po angielsku w oryginale, a ktoś przetłumaczył to na polski w jakieś ślipkie skrątwy, na wałzach wiercząc świrypły, a mizgłe do cna boroglątwy i zdomne świrczury zgrzypły. Kosmos. Czytam dalej, to będzie paragraf 199. 199. Paragraf numer 199. Czytając dalej wiersz, Alicja wyobraża sobie, że regały są w rzeczywistości drzewami splątanego lasu, przepełnionego pochukiwaniem i gwizdami cudzacznych istot, które go zamieszkują. Swój miecz żarłacki jąwszy w dłoń, na wrażych śmiardłków żarty. Szedł w noc, trwał w dzień o pam-pamu pieśń, pień. W ichliwych myślach wsparty, a w myślach onych trwiąc czuj duch. Żabrołak z płogniem w oku,
Świszłap i brnie przez tołuszczy pnie i grzybka nań w pokroku. Znów Lewis Carroll, Żabrołaki, przetłumaczył Robert Stiller. Co to było? Alicja podrywa się przestraszona i rozgląda dookoła, bo nie znajduje się już w bibliotece. Gną się nad nią wiekowe drzewa ponurego i wilgotnego lasu, a jej nogi grzęzną w pnączach, ale co właściwie słyszała? I znów ten sam dźwięk, jakby ktoś próbował mówić z ustami pełnymi melasy. Aż wtem rozległa się straszliwy trzask, a gdy Alicja odwraca głowę, widzi szkaradnego stwora, który wyłania się z pomiędzy drzew. Miałem takie przeczucie, że to jest trochę jak takie zaklęcie przywołania. Co się może stać złego z czytania książki? Ale to jest super... super motyw do wykorzystania na sesji RPG. I przywołaliśmy chyba tego Żabrołaka. Wyglądem przypomina po części smoka, a po części wiwernę. A to był ten żaber smok? Coś takiego? On się nazywał? Pysk ma zakrzywiony niczym dziób szyję węża, a z łopatek na grzbiecie wyrasta para skrzydeł. Jego łapy, zarówno przednie, jak i zadnie, są zakończone haczykowatymi szponami. Koniecznie zanotuj teraz obecną wartość wytrzymałości Alicji. O. 14. Mam ją zanotować. Ja ją po prostu skopiuję. W takim razie. Mam nadzieję, że to sen. Żabrołak rozwiera zdeformowaną paszczę i wydaje z siebie kolejny bulgotliwy ryk, po czym rusza w stronę Alicji na kikutach swoich poszarpanych skrzydeł. Nieszczęsne dziecko musi się bronić przed jego tnącymi pazurami i szczękającym pyskiem. Żabrołak ma inicjatywę. Kurde. Nie zjadłem posiłku. Chyba, że jeszcze uznam, że zdążę. I szybko. Co? Dobra, to jest RPG. Więc chętnie zjem dwie porcje, żeby 8 żywotności sobie wrócić. To będzie 22. I zaczynamy z nim walkę. Chciałem powiedzieć. Trochę lipa. Tego się nie spodziewałem. Czyli walczymy z Żabrołakiem. Pewnie jak go pokonamy, to coś będzie nagroda, a jak przegramy, to okaże się, że to była wizja tylko. Żabrołak. On ma duże staty, bo ma walki 10. A... wytrzymałości aż 12. Musiałbym 4 razy z nim wygrać. Przynajmniej nie jest napisane, że zadaje jakoś więcej obrażeń, czyli on normalnie po 2 mi zadaje. I on ma inicjatywę, więc on ma plus 1 do walki, dopóki go nie trafię. Lipa. Dobra, jeszcze tak na wszelki, na szybko potasujemy. Cyk, cyk, cyk. Przypominam też, że ja całej Alicji nie ogram na streamie, ani na YouTube. Nie wrzucę później, ponieważ tutaj gram tylko jedną postacią, nie jak w Wilkołaku, że było wiele do wyboru. To z konwersacji z wydawnictwem Muduko, które wydaje te gry paragrafowe, uzgodniłem, że odnośnie gier paragrafowych, w których gra się jedną postacią, żeby nie przejść po prostu do końca, żeby nie zepsuć zakończenia osobom, które by chciały kiedyś zakupić i dowiedzieć się. Raczej mam taką... ja to odbieram, że mam raczej zajawkę wam zrobić, niż zespoilować, co też spoko. Ja jestem z tym fajny. Dobra, przetasowałem i to dosyć porządnie. Sobie ułożę książkę. Dobra, pierwsza karta dla Alicji. 4.
8 plus 4, 12. To on by musiał, nie wiem, dwójkę wyciągnąć, by było 13. Też 4. O! Ale i tak nie trafia. 20. Kolejna karta dla Alicji. 5 plus 8, 13. I dla niego 11. On mnie trafia. Karta dla Alicji. 5. Jeśli wyciągnę figurę i 4. Ma 14, 15, a my mamy 13. Kurczę. Dobra, kolejna dla nas. O, 11. Proszę, tylko nie figura. 9. Kurczę. 11 plus nasze 8 to jest 19. A jego 10 plus 9 to też 19. Ale on ma inicjatywę, więc to jest 20 u niego. Więc on nas trafia. Ale lipa. Dla nas 8 plus 8, 88. 16. I dla niego 6. Kurde. On ma inicjatywę, więc to jest dla niego 17. A my 8 plus 8, 16. Znowu o 1. Szlak. I to. Dla nas. 2. To chyba nie muszę nawet za niego ciągnąć. 5. Znowu nas trafia. Żabrochak. Dla nas. Oj. Dla nas. As. To jest 12. Dobra. I dla niego 8. On ma 19. A my mamy 8 plus 12. 20. W końcu. Przełamaliśmy to. I on ma teraz 9. Ma walki 10. A my mamy 9. Bo zyskaliśmy inicjatywę. Dobra. Teraz kuchnę na karty. I zobaczymy, co się będzie działo. Pierwsza moja. 7 plus nasze 9 to 16. I jego 4. Trafiamy go. Dobrze. Jeszcze dwa dobre hity i wygramy. Jego. Nasza, sorry. 11. Nice. Plus nasze 9 to jest 20. Musiałbym figurę u niego wyciągnąć, żeby nas teraz przezwyciężył. 3! Dobrze. Zostały mu 3 punkty. Na jeden cios jeszcze. Jeszcze raz musimy wygrać. Coraz mniej jest kart tych, które tam odłożyłem. Aż mam ciary. Pierwsza dla nas. 8 plus nasze 9 to 17. Proszę coś nisko, proszę coś nisko. Kurde, figura. On. 8. Jeszcze wytrzymamy 4 jego ciosy. Zanim przegramy. Dobra. Dla nas. 9 plus nasze 8 to 17, bo on odzyskał inicjatywę. 9 plus 8 mamy 17. I on. 10 plus. Kurde. On nas trafia. Dla nas. 9 plus nasze 8, 17. I jego. 2! Najniższy wynik! On ma 13, a my mamy 17. Yes! I żabrołak pada. Ale harda walka. Teraz przetasuję kości. Kurde. Powiem, że... poszło... gorzej niż przypuszczałem, że pójdzie, chyba. Myślałem, że załatwimy go trochę szybciej. Ale jak już widziałem, że tak schodzę do 8 i powiedziałem, że no, jeszcze 4 ciosy przyjmiemy i straciliśmy do 6 i tak, kurde. Ale jak zaczęło w niego wchodzić, wystarczyło raz przełamać tą inicjatywę, żeby raz Alicja ją zgarnęła. To wtedy to, myślę, przechyliło szale zwycięstwa.
No i jestem ciekaw, co teraz. Z żabrołakiem, jeśli zdołaliśmy wygrać tę bitwę, przechodzimy do paragrafu 172. Dobra, potasowałem. Czyli paragraf 172. To od razu zjem kolejne porcje żywności, czy to będę miał teraz 14. Już nie mam żadnych posiłków. Sto siedemdziesiąt dwa. Potworna istota leży martwa u stóp Alicji, z głową oddzieloną od wężowatej szyi. Jest wiersz. Raz, dwa, na wskroś, żarłacny miecz tnie ściachu ciach. Gdy ścierwem legł, wziął jego łeb, w dom galopyszniąc gna. Tyś, żabrołaka, zrąb, pójdź zaś w ramiona me promieńcze cny. Och, chwielbny dniu, hej ho, hej lu, kichrypiał rad przez łzy, błyszniało ślizgnich chopuch świr, ten czując w kałdach świtrzem wre, mis głupny był borolągów chyr, chrząszczury wlizły młe. Dów Louis Carroll, żabrołaki, przetłumaczył Robert Stiller. Alicja zamyka książkę i znowu znajduje się w bibliotece. A wokół nie widać żadnych śladów śmiertelnie groźnej potyczki, którą stoczyła zaledwie przed chwilą. O, przywróć wytrzymałość Alicji do wartości zanotowanej przed walką z fikcyjnym żabrołakiem. To w sumie bez sensu ten posiłek było jeść. To rzeczywiście sobie to posiłek wraca, bo to było fikcyjne. To teraz bym zjadł resztę posiłku i będę miał 22. Albo jeden może posiłek, nie ten, żeby nie pozbywać się całości. Uznawszy, że nie chce czytać innych książek, bo kto jej da gwarancję, że nie utknie w jednej z nich na wieki? Alicja odkłada tom w skórzanej oprawie z powrotem na półkę. Odtąd Alicja może użyć zdolności pióro jest silniejsze 4 razy w ciągu całej przygody zamiast standardowych 3. Zanotuj to na arkuszu przygody, a następnie dodaj 1 punkt do jej wartości walki. Upgrade. Walka nam wskakuje wyżej. I mamy jedno więcej, pióro jest silniejsze. Jak to zanotować? Robimy tak. Taki nawias. Czyli dodatkowe użycie. Spoko. Przechodzimy do 454. 400. 54. Kiedy Alicja otwiera drzwi na końcu długiego przejścia, jej oczom ukazuje się duża kuchnia, wypełniona od krańca do krańca gryzącym dymem. W kołysce stojącej na trójnożnym stołku obok pieca płacze dziecko. Nad paleniskiem nachyla się zaś koścista kucharka ze skwaszoną miną, mieszająca coś w wielkim kotle. Skwar, dym i hałas są tak dotkliwe, że Alicja zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie zabłądziła do pandemonium, stolicy samych piekieł. W tej zupie jest na pewno za dużo pieprzu. Nie, przepraszam, to nie ten głos. W tej zupie jest na pewno za dużo pieprzu, mówi do siebie dziewczynka, wchodząc do kuchni, żeby sprawdzić, co gotuje się w kotle.
O pieprzu jest w powietrzu tyle, że Alicja ani na chwilę nie może przestać kichać. Kucharka obraca się na pięcie i gromi ją spojrzeniem przez kłęby dymu. Pauza. To mi mega przypomina tą grę, którą też grałem na streamie rok temu. Little Nightmares. Przez kłęby dymu i pary wypełniające całe pomieszczenie. Mruży oczy, świdrując intruza wzrokiem znad haczokowatego nosa. A później przenosi uwagę na kołyskę, w której dziecko na przemian bez wytchnienia płacze i kicha. Zamkniesz się wreszcie? Skrzeczy kucharka, po czym ciska pogrzebaczem w stronę kołyski. O, proszę uważać, co pani robi? Krzyczy Alicja, podskakując z przerażenia. Do synka swego groźnie mów i bij go, jeśli kicha, odwarkuje kucharka. Bo na złość robi ci, choć zdrów, więc niech nie budzi licha. Louis Carroll, Alicja w Krainie Czarów. Serio, coś takiego tam było? Ku niedowierzeniu Alicji unosi patelnię i tym razem rzuca nią w dziewczynkę. Wykonaj test zwinności. O kurczę, co za wredna baba. Więc ja muszę wyciągnąć kartę równo lub mniej niż 10. Kurde, znowu figura. Oberwiemy patelnią. Patelnią w łeb. Oblaliśmy, więc to będzie paragraf 424. Rzeczywiście, psychodela doświadczenie z tą Alicją. Alicja próbuje się uchylić, by uniknąć spotkania z nadlatującą patelnią, ale nie jest wystarczająco szybka i rączka trafia ją prosto w skroń. Odejmij 2 punkty od wartości wytrzymałości Alicji, a także po jednym punkcie od wartości jej walki i rozumu. Shit. Dopiero co zdobyłem walkę. Fajnie, nie? Fajnie. Teraz przejdź do 384. Kucharka wyszarpuje ogromny tasak. Tak, to jest Little Nightmares. Wbity w deskę do krojenia leżącą na kuchennym stole. I dopiero wtedy Alicja dostrzega spoczywające na nim kawałki zakrwawionego mięsa. Częściowo już posiekane. W ich kształcie jest coś głęboko niepokojącego. Jej uwagę przyciąga mosiężny kocioł bulgoczący na palenisku. Na jego powierzchnię wypływa właśnie coś makabrycznego. Ludzka głowa o rysach trwale zastygłych w niemym zdumieniu, któremu dorównać może tylko to malujące się na twarzy dziewczynki. Dodaj 1 punkt do szaleństwa. No to niezła kuchnia. Rzeczywiście, mogliśmy tu nie wchodzić. Alicja widziała sporo osobliwych rzeczy, odkąd wpadła do króliczej nory. Niewiele z nich mogło się jednak równać z koszmarem tej piekielnej kuchni. Jeśli chcesz, by Alicja skorzystała ze zdolności ciekawiejsze i ciekawiejsze i być może ocaliła w ten sposób resztki poczytalności, przejdź do 374. W przeciwnym razie przejdź do 148. Biorąc pod uwagę wcześniejszą akcję z żabą, tu również była żaba. Nie wiem, czy chciałbym używać nią ciekawiejsze i ciekawiejsze. Z drugiej strony korci. Żeby jednak spróbować. Jeśli ktoś słucha na bieżąco i chciałby podpowiedzieć, miał. Z jednej strony mam takie, a jolo, możemy użyć ciekawiejsze i ciekawiejsze, ale... Bo na pewno to się wywiąże walka. Ona ma tasak. I jest szalona. Kto... We are all mad here. To tam nie jest szalony. Dobra, skorzystam z tego ciekawiejszy i ciekawiejszy. To jest drugie z trzech. Mam nadzieję, że kiedyś widzowie mi dopomogą za punkciki. I...
i wykupią coś. Okej, okay, już patrzę. Jeśli ciekawiejsze i ciekawiejsze, to jest do 374. Zamknij się! Kucharka znów warczy na płaczące dziecko, którego chlipanie przeradza się w dźwięk przypominający chrząkanie prosięcia. Och, do licha, trzymaj! Ty się nim zajmiesz, nakazuje Alicji, po czym wyciąga niemowlę z kołyski i ciska je w stronę dziewczynki. Alicja zręcznie łapie dziecko, mimo że nie przypomina ono wcale słodkiego oseska, kiedy rozrzuca ręce i nogi na wszystkie strony. Na dodatek prycha i parska, niczym silnik parowy, zginając się i prężąc tak niespokojnie, że Alicja z trudem utrzymuje je w rękach. Nie chrząkaj, sforuje dziecko. To nie jest właściwy sposób wyróżniania się. Ale ono nie przestaje wydawać osobliwych dźwięków i Alicja przygląda się uważnie jego buzi, by sprawdzić, co mu doskwiera. Cóż, nie ulega wątpliwości, że jego zadarty nosek jest niepokojąco podobny do świńskiego ryjka, a paciorkowate oczka są o wiele za małe jak na ludzkie dziecko. Alicji wcale nie podoba się patrzenie na tę istotę. Jeśli chcesz się zamienić w prosiaka, oznajmiła z powagą Alicja, to wiedz, kochanie, że umywam od siebie ręce i koniec, więc uważaj. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów. Serio takie rzeczy tam były? Żałosne. Pokraczne stworzenie znów chrząka i kopie tak gwałtownie, że dziewczynka nie jest w stanie dłużej go utrzymać, a on upada na podłogę. Gdy tam leży, jego powijaki zaczynają się nagle nadymać, jakby zawinięte w nie ciało przechodziło odrażającą metamorfozę. Najpierw z zawełnianej chusty wyłania się wielki, podrygujący ryj, a potem para zakrzywionych żółtych kłów. Zakończone racicami kończyny, jeszcze przed chwilą będące parą rąk i nóg, uwalniają się z powijaków, kiedy stworzenie gwałtownie je z siebie strząsa. Taka przemiana Hulka, tylko że w prosiaka. Przed Alicją stoi teraz świńska bestia pokryta czarną szczeciną i z oczami płonącymi morderczym gniewem. Wydaje z siebie triumfalny, gardłowy ryk, po czym szarżuje na struchlałą dziewczynkę. Okej. Jeśli dziewczynka posiada wciąż pióro silniejsze i chce go użyć, chcę. Pominiemy niepotrzebną walkę. Tego się nie spodziewałem również. Jednak to ciekawiejsze i ciekawiejsze robi rzeczywiście, że jest ciekawiejsze, ale nie znaczy, że nie będzie walki. 3, 5, 2. A ja byłem już w labiryncie. Co tam się stało? Wlazłem do tej kurde sadzawki, mogę nie wchodzić. Alicja uskakuje z drogi przed szarżującą bestią, a rozszalała świnia mija ją i wybiega przez kuchenne drzwi na korytarz. Dziewczynce udaje się zachować trzeźwość umysłu i natychmiast do nich dopada, by je zatrzasnąć, zanim zwierzę zda sobie sprawę ze swojego błędu i zaatakuje ponownie. Przejdźmy do paragrafu 148. Paragraf 148. Wygląda na to, że Alicja utknęła w kuchni z szaloną kucharką. Koścista stara wiedźma już idzie w jej stronę, w dłoni pewnie ściska wielki tasak, a z jego lśniącego ostrza kapie ludzka krew. Jeśli Alicja powinna skorzystać teraz do zdolności pióra silniejsze, lub nie... co? Miałem walczyć z tą kucharką. Użyłem ciekawiejsze i ciekawiejsze. Miałem walczyć z dzikiem. Pewnie bym uciekł po walce z dzikiem. Gdybym... I użyłem wtedy pióra silniejsze. Nie walczyłem z dzikiem, ale z powrotem walczę z kucharką. Dobra. Trzeba było od początku ją zabić. No to co? Walczymy z nią. To będzie paragraf 222.
Wiesz, jak mnie zowią? Woła wiedźma, sadząc susy przez zadymioną kuchnię, gotowa pokroić Alicją na cienkie plasterki. Kościuchą! A to dlatego, że bardzo nie lubię, gdy jakakolwiek część ciała idzie na zmarnowanie. I nie mam tu na myśli wyłącznie podrobów, ale także kości i krew do ostatniej kropelki! Po tych słowach kucharka bierze zamach tasakiem, a przerażone dziecko jest zmuszone odpowiedzieć na atak. Kościucha ma inicjatywę, a Alicja obniża swą wartość walki o 1 na czas starcia. Poprzez unoszący się w powietrzu pieprz nie może przestać kichać. Kurczę. Czyli na czas starcia będziemy mieć 7 walki. Ale liba. Kościucha. Fajna nazwa w sumie. Też do wykorzystania na sesjach, na przykład D&D, Przygód w Przymierzu. Kościucha. Ma walki 9. I wytrzymałości ma 8, przynajmniej mniej wytrzymałości. Okej, okay. Dobra. Zaczyna się walka, więc biorę karty. I pierwsza karta dla nas. 8 plus nasze 7 to 15. I karta dla niej, figura. Będzie 11. Trafia nas. To jędza. Wiedźma. Karta dla nas. 9 plus 7, 16. Karta dla niej, 8. Kurczę. Ona ma 18, bo ma inicjatywę. Oj, chyba to wtopimy. Karta dla nas, 4, słabo. Karta dla niej, figura. Ja chyba zacznę najpierw wyciągać dla niej, a potem dla siebie. Zrobimy tak, dla testu. Może jakoś dziwnie tasuje. Patrzcie teraz, wyciągam dla niej. 10. I ma 20. Karta dla nas. As. Bardzo dobrze, że w tej kolejności to zrobiłem, bo... Kurde, nie. Nie ratuje to nas. Mi się wydaje. Mamy 8. Minus 1. I 7 walki. Plus 12 to jest 19. Tylko pytanie, czy jak wyrzucę dwie szóstki, to nie jest jakiś super sukces? Chyba nie było żadnych takich rzeczy. Kurde, że on dziesiątkę wyciągnął. Ajajaj. Chyba to będzie dead. Będziemy robić quick save. Szybkie wczytanie przed tym, co się działo. Tak, karta dla nas to jest 6 i dla niej 6. No to ona niestety ma więcej. Tak, bo ona ma 10 plus 6, 16, a mamy 7 plus 6, 13. No, żabrołaka pokonaliśmy, a jędzy z kuchni nie możemy. Dla nas figura, więc to jest 11 plus 7, czyli 18. No, karta żre. 2! Dla niej. W końcu. Trafiamy ją. Zgarniamy inicjatywę. Jeszcze 2 ciosy w nią. I wygramy. Dla nas. To jest 2. I dla niej. Też 2. 3 dwójki pod rząd. Teraz tak. Ona ma 11. Wychodzi na to. A my mamy 10. Kurde. Trafia nas. I to jeszcze takimi słabymi kartami. Dla nas 7 plus 7, 14. Dla niej 7. Już po pary się wylosowały. To ona nas trafia. Zostały nam 4 punkty żywotności.
Nie podoba mi się to. Dla nas figura, czyli 11 plus 7, 18. Dla niej 7 plus 10, 17. Trafiamy ją. Jeden cios w nią i wygrywamy. Dla nas 10 plus nasze 8 to jest 18. Proszę, 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 proszę. Kurde. To jest as. Dla niej. Shit. Kolejny raz dycha i as. Dwie najmocniejsze karty. No dobra. Teraz ostatnia runda. Albo my, albo ona. Korci mnie, żeby jednak przetasować talię. Ale może nie, skoro wcześniej nie. Dużo kart wypadło. Były figury. Trzy dwójki wypadły. Więc marne prawdopodobieństwo wypadnięcia dwójki. Mało trójek było. Można liczyć karty. Kto potrafi, to może już wyliczył. Dobra. Dla nas figura to jest 11 plus nasze 7 to jest 18. Teraz ona. 10 plus... plus 5! Wygraliśmy! Pokonaliśmy Kościuchę! Jo! Alicja ledwo żywa wyciąga nóż do masła z głowy Kościuchy, kiedy ta leży na ziemi. Potem tylko Alicja bierze tasak i odrąbuje jej ten głupi łeb, wrzucając później go do gara. Tam, gdzie gotuje się reszta ludzkich głów. I od razu spożywamy posiłek, który mieliśmy ze sobą w tym przepięknym miejscu kuchni. Możemy sobie podsmażyć. Na pewno będzie tu jeszcze jakieś jedzenie. Ja nie spodziewałem się tak ciężkiej walki. Dobra. Gdzie to? Tutaj. Zwycięstwo z potyczki. Ja używam posiłku. Żebyśmy mieli wytrzymałości plus 4, czyli 6. I przechodzimy do paragrafu 224. Nie, przepraszam, 242. Nikt już nigdy nie ucierpi z powodu morderczych żądzy kucharki, ani jej kanibalistycznych skłonności kulinarnych, skoro o tym mowa. Choć Alicji burczy w brzuchu, sama myśl o zjedzeniu czegokolwiek, co mogłaby znaleźć w tej makabrycznej kuchni, odbiera jej wszelki apetyt. Jednakże na stole kuchennym dziewczynka widzi duży młynek do pieprzu, przyprawy, którą kucharka z taką lubością wykorzystywała w swoich przepisach. Jeśli Alicja chce go zabrać ze sobą w dalszą drogę, dopisz go do wyposażenia. Pewnie, że chce. Użyty przed rozpoczęciem starcia młynek do pieprzu przyprawi jej wrogów o napad kichania, obniżając ich wartość walki o jeden punkt na czas trwania całej potyczki. W młynku jest dość pieprzu na 5 takich sztuczek. Lecz zadziała on wyłącznie przeciwko żywym istotom, a nie ożywionym przedmiotom, takim jak tik-takacze. Nice! Młynek do pieprzu. Młynek do pieprzu. Pięć na pięć użyć, minus jeden walka przeciwnika. To zapiszę paragraf, który to był 242, żeby żeby wrócić do niego w razie potrzeby. Z
super. Fajny przedmiot. Co teraz? Pragnąc jak najszybciej opuścić to siedlisko koszmarów, Alicja wychodzi z kuchni tylnymi drzwiami. Przejść do 228. Myślałem, że ona gotowała dla kogoś konkretnie, a nie dla siebie. Alicja oddala się pośpiesznie od posiadłości, zerkając z niepokojem na złowrogie niebo. I nagle podskakuje przestraszona, gdy kątem oka dostrzega dużego kocura siedzącego na gałęzi pobliskiego drzewa. A, wreszcie jesteś, mówi leniwy kot, uśmiechając się od ucha do ucha. Powoli zaczynałem się obawiać, że nie będziemy mieli okazji porozmawiać. Jeżeli na arkuszu przygody Alicji jest zapisane słowo objawienie, nie, widnieje obok niego pewna liczba. Dodaj do niej 47 i przejdź do paragrafu będącego wynikiem tego działania. Nie mieliśmy objawienia. W przeciwnym razie przejdź do 253. Jest obrazek tego kota i on się uśmiecha, owszem, wygląda jednak bardziej jak zmoczony kot, przemoknięty i się ślini strasznie, jakby był głodny. Oj kurde. Chciałbym, żeby mi to aż tak nie przycinało, ale o, widać kota chociaż i Alicję. No lepiej tego nie zrobię. A tutaj mam na całą stronę taki wielki uśmiech kota z Cheshire. O, tak, tak, już lepiej. No już nie. W przeciwnym razie do 253. Mam nadzieję, że on nie będzie nam wrogi. Bo on w końcu czekał na nas. Chyba, że czekał na nas, żeby nas zjeść, dlatego się ślini, bo był ciągle głodny, bo czekał. 253. Klaudia się bardzo ucieszy. Bardzo mi przykro, kotku, odzywa się Alicja, ale kim ty właściwie jesteś? Kim ja jestem? Pyta z niedowierzaniem zwierzę, choć jego uśmiech nie przygasa ani na chwilę. No jak to? Kotem z Cheshire. Co sama powinnaś wiedzieć najlepiej? Zasadnicze pytanie brzmi więc, kim ty jesteś? O, to proste. Alicją, odpowiada dziewczynka. Może i tak twierdzisz, ale jaką mam gwarancję, że to prawda? Skoro mnie nie poznajesz? Choć przecież spotkaliśmy się w przeszłości, skąd pewność, że sama wiesz, kim jesteś? A jak proponujesz rozstrzygnąć ten dylemat? Bo chyba znaleźliśmy się w kropce. Zadam ci kilka pytań. Jeśli poprawnie na nie odpowiesz, dowiedziesz, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz, proponuje kot. Dziewczynka może zignorować bajdurzenie kota i samodzielnie wyruszyć w dalszą drogę. Albo podjąć rzucone przez niego wyzwanie. Pewnie, że podejmuje wyzwanie. To będzie paragraf 303. Paragraf numer 303. Doskonale, mówi kot z Cheshire. Pierwsze pytanie. Czy jesteś stuknięta? Jak powinna odpowiedzieć Alicja? Shit. Wszyscy tu jesteśmy stuknięci. Nie chcę mieć do czynienia z wariatami. Myślę, że wszyscy jesteśmy tu stuknięci, czyli 335. 335. Paragraf. Prawidłowa odpowiedź, mruczy kot z Cheshire. Masz kuku na muniu nierówno pod sufitem, ale zdradzę ci tajemnicę. Wszyscy najlepsi ludzie są szurnięci. Dobrze, przejdźmy zatem do drugiego pytania. Dlaczego biurko jest podobne do kruka?
jak brzmi rozwiązanie tej zagadki? Bo Poe, czyli Edgar Allan Poe, pisał o jednym na drugim. O kurde. Bo choć jedno tworzy notki, a drugie nutki, wszystkie są równie płaskie i żadnego nie da się niechcący postawić na optak. Olmitur jeberet. Obie odpowiedzi mi pasują. Ale myślę, że tutaj ta druga bardziej pasuje w Alicji. A ciekawe, czy Edgar Allan Poe pisał o jednym na drugim i kruku na biurku. Co ciekawe, ostatnio oglądałem fajny film. Po polsku tytuł to jest Bielmo, a po angielsku The nie wiem jak to wymówić, Pale Blue Eyes. Pale Blue Eyes, Pale, czyli Bielmo, no rzeczywiście, z Christianem Bale'em. I tam również jest postać, to jest w ogóle film, Boże, adaptacja jednej z powieści Edgara Allana Poe. I również Edgar Allan Poe występuje w tym filmie, prawdopodobnie w powieści również, jako jeden z bohaterów. A polecam. Taki klimat... Klimat trochę Cthulhowy. Bo to rzeczywiście Edgar Allan Poe tworzył chyba ciut przed nawet Lovecraftem. Dobra, wybieramy te drugie. Że jedno tworzy notki, a drugie nutki. No bo jednak ćwierka. Kruk kracze jakoś, ale ma płaski dźwięk. 3-5-4 paragraf to będzie. Paragraf 3-5-4. I znowu w dziesiątkę. Komplementuje Alicję Kot. Chociaż jeśli mam być szczery, nie umiem powiedzieć z całkowitą pewnością, czy to właściwa odpowiedź. A, czyli tu mogły być obie. Coś mi się zdaje, że ta zagadka tak naprawdę nigdy jej nie miała. Alicja wzdycha zniechęcona. W takim razie następnym razem bardziej się przyłóż. Strofuje kota surowo. Zamiast tracić czas na zadawanie pytań bez odpowiedzi. Ależ bardzo proszę. Pytanie trzecie. Oznajmia kot z Cheshire. Czy grasz dzisiaj z królową w krokieta? Co dziewczynka powinna odpowiedzieć tym razem? Oczywiście. Chętnie bym pograła, ale jeszcze mnie nie zaproszono. No i dobra, i co teraz? Chyba tu nie ma złych odpowiedzi. Chętnie bym pograła, ale jeszcze mnie nie zaproszono. Myślę, że tu raczej nie czekałaby na zaproszenie. Myślę, że powie oczywiście. W sumie i tak mamy pokonać królową, więc fajnie byłoby zagrać. Zanim ją kłócimy o głowę. 313 w takim razie paragraf. Cieszę się, że doszło do tej sceny spotkania z kotem, bo to taka dosyć ikoniczna scena. Mi się od razu przypomina ta bajka animowana Alicji. Miałem ją kiedyś na kasecie jeszcze VHS. To jest ta animowana Alicja o blond włosach, niebieska sukienka, tam był taki różowo, chyba biały kot. Ona malowała wtedy białe kwiaty na tych drzewach, na czerwono. No, to była fajna bajka. Źle! Oznajmia kot z Cheshire, po czym zaczyna znikać, począwszy od ogona. Zostaje po nim tylko szeroki uśmiech unoszący się w powietrzu, ale i ten w końcu wyparowuje. No, często widywałem kota bez uśmiechu, myśli Alicja, ale uśmiech bez kota? Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu, mówi Karol. Dorysuj jedną kratkę do umiejętności ciekawiejszej i ciekawiejszej na arkuszu przygody Alicji, po czym przejść do 216. O, czyli dostajemy kolejne użycie ciekawiejsze i ciekawiejsze. Spoko. Kurde, ale że było źle. Cholera jasna. Przechodzimy do 216.
Ktokolwiek zbudował chatę, do której zbliża się Alicja, o dachu krytym futrem i kominach przypominającym uszy, bez wątpienia musiał być wielkim miłośnikiem króliczego stylu architektonicznego. Co? Dobry paragraf wybrałem, bo znowu... Nie, poczekaj. W cieniu drzewa przed domem stoi długi stół, za którym ktoś ustawił duży, wygodny fotel. Byłem tutaj. Jeśli na arkuszu przygody jest zapisane słowo objawienie, widnieje przy nim pewna liczba. Przejdź teraz do paragrafu... W innym przypadku będziesz musiał przejść do paragrafu 318. No nie mam objawienia, cholera jasna. Tu chyba do dużo miejsc trzeba wrócić, jeśli się już ma jakieś konkretne... Przy stole nikogo nie ma, mimo że został on nakryty do podwieczorku. Byłem tutaj. Rozglądaliśmy się po domu. Przysiadaliśmy przy nim. Bo mam zapisane te paragrafy, postaram się to... Po prostu nie chcę tego powtarzać, więc tylko sparafrazuję, co tu by się działo. Usiedlibyśmy na fotelu. Byliśmy tutaj i tam były herbata. To jest ciekawe, czy byśmy mogli znowu zapas jedzenia sobie przygotować na drogę? Bo jest przygotować prowiant na drogę. Nie, to się powtarza to miejsce. Dobra. Biorę prowiant na drogę 349. Jedzenia wystarczy jej na 4 obfite posiłki. To chętnie wezmę i od razu zjem 4. Czyli będę miał 22 punkty wytrzymałości. Teraz co? Naleć sobie herbaty. Nie pamiętam, czym się kończyło nalanie sobie herbaty. A może to było przywrócenie życia? Dobra, odchodzimy od stołu i ruszamy w dalszą drogę. I paragraf 15. Ktoś czuje, że znowu wrócimy do Absaloma i do labiryntu. Będziemy mieli okazję powtórzyć sobie pewien fragment z tą układanką. To był który paragraf? 14? Kurde. Czy 15? 15 chyba. Zastanawiając się, dokąd teraz skierować swoje kroki, Alicja dostrzega z zaskoczeniem szeroki uśmiech, który unosi się jakieś 2 stopy nad ścieżką prowadzącą na wschód, odkrytej futrem chaty. Zaciekawiona rusza w tamtą stronę i idzie dalej, nawet wtedy, gdy uśmiech znika, zostawiając po sobie jedynie cichy chichot unoszący się w powietrzu. Okej. Okay. Paragraf 6. Tym sposobem Alicja staje przed wejściem do wspaniałego, rozległego labiryntu. Gdy wspina się na palce, widzi ponad cisowymi żywopłotami wieżyczki i blanki i pałacu. Dobra, znów wchodzimy w labirynt. Na ziemi widnieje tam róża wiatrów, usypana z kolorowego żwiru z wielkim czerwonym sercem po środku. Lewa odnoga prowadzi na północ, a prawa na południe. Którędy powinna pójść Alicja? Dobra, ja miałem gdzieś zdjęcie z trasą, jaką powinniśmy przejść. Bo ją sobie wtedy zapisałem w ramach takiej ala notatki. O, jest, mam. Słuchaj, uważnie dostać się do Pałacu Królowej. Będziesz musiała pokonać labirynt. Gdy do niego wejdziesz, idź na południe, potem na wschód. Dobra.
Czyli najpierw na południe, to będzie paragraf 90. Południe. Potem na wschód i setny. Paragraf, to potem. Następnie na północ, potem znów na wschód. Czekaj, może by to sobie narysować, żeby później móc odtworzyć taką samą trasę za fontanną. Jakąś kartkę wezmę. I ołówek. To nie jest pierwszy raz, kiedy podczas gry paragrafowej rozpisuję sobie pewne elementy. Jakbyśmy my wchodzili do labiryntu od takiej strony, róża wiatrów sobie narysuje północ, południe, wschód, zachód. I my wchodzimy do labiryntu stąd. I pierwsze co? Ten labirynt, gdy niego wejdziesz, idź na południe. I najpierw na południe. Potem na wschód. Dalej. Następnie na północ. Rozrysowuję sobie z cyframi nawet. Potem na południe, wschód, północ, znów na wschód, południe, wschód, południe. Południe, wschód, północ, wschód. Czekaj, bo się pogubiłem. Będziesz musiała pokonać labirynt. Do niego wejdziesz, idź na południe, potem na wschód, następnie na północ, znów na wschód, na południe, na wschód i na północ. Czyli takie góra-dół. Na wschód i na północ. 7. To jednak mi się pomyliło. To idzie takim zygzakiem niż serce. I tak jakby przez środek. Dobra, gdy wejdziesz na południe, wschód, północ, zachód, południe, wschód, północ. Tym sposobem dotrzesz do serca labiryntu. Bo najszybsza droga prowadzi przez środek. No rzeczywiście, to jest środek, jakby nie było. I tu będzie serce labiryntu. Ja narysuję serce. Okej. Okay. To... W takim razie powinienem teraz iść na północ. Paragraf 110. Teraz na wschód. 140. Teraz na południe. 160. I teraz na wschód. 170. I teraz na północ, 257. Alicja skręca za róg i ku swojej nieopisanej uldze dociera do serca labiryntu. Jeśli tutaj po raz pierwszy, nie, jesteśmy kolejny. Na szczęście, w przeciwieństwie do labiryntu zbudowego na rozkaz króla Minosa, no to to już czytałem. Od tego? Czytałem sesję? Alicja nie widzi żadnych przeszkód, które mogłyby utrudnić jej badanie labiryntu, dokąd powinna pójść. Możemy zostać i przyjrzeć się sadzawce. I znowu możemy przejść do paragrafu 353. Włączę dziwną muzykę, bo ten labirynt rzeczywiście robi mindfuck z głowy. 353.
Wpatrujemy się w nieruchomą sadzawkę. Powierzchnię wody marszczy lekka bryza, odbicie nieba zamienia się w obraz ponurego pałacu o wysokich, zwieńczonych blankach murach. Może musimy wejść do sadzawki i wylosować odpowiednią kartę, ale to jest znów losowe. Jeśli znów wypadnie nam ostatni wynik, to lipa. Ale dobra. Jeśli byśmy mieli iść przez środek, to możecie zobaczyć, jeśli byłoby widać. O, widać. Tu zaczęliśmy i było na południe, wschód, północ, wschód, południe, wschód, północ. I teraz myślę, czy to nie będzie na zasadzie takiego odbicia, że to będzie w tą stronę i w tą. Do dołu i znów w tą i tak dalej. Spróbujemy. Czyli na północ stąd mam iść. Czyli 340 paragraf. I żwir, po którym idzie Alicja, ustępuje miejsca miękkiej, dobrze utrzymanej murawie. A gdy ściany labiryntu po raz kolejny skręcają pod kątem prostym, dziewczynka musi podjąć decyzję, w którą stronę skieruje swoje kroki. Czyli ruszyliśmy na północ. I na wschód teraz chcemy iść. Okej. Okay. Czyli to będzie na wschód 350. Alicja dociera do skrzyżowania ozdobionego krzakiem czerwonych róż. W którą stronę ma pójść? Teraz na południe. Czyli to byłby 370. Widzę chyba w tym pewną zależność i cieszę się, że to rozrysowałem. Fajny element wprowadzili, jeśli mam rację, że to tak jest. Powietrze jest tu przesycone wyrazistym aromatem wiecznie zielonych krzewów. Na kolejnym rozdrożu stoi szemrząca fontanna, z której spragniona Alicji z ulgą nabiera wody w dłonie, żeby się orzeźwić. Dodaj 2 punkty do jej wartości wytrzymałości. No to czyli maksa mamy 23, z czego się w sumie cieszę. Odzyskawszy część sił, dziewczynka musi ruszać dalej. Pytanie tylko dokąd? Może pójść na północ, wschód, południe. Teraz idziemy na wschód. Pytanie, czy to nie ma zejść na dół, ale zobaczymy. Na wschód. To będzie paragraf 390. 390. Nieco dalej ścieżka rozgałęzia się na trzy odnogi. Dokąd teraz? Na wschód, na południe czy na zachód? Kurczę, no to tutaj coś jest nie tak, jak chyba było. Jego droga wiedzie przez środek. Czyli trasa, którą pokonaliśmy, była mniej więcej w linii prostej do środka. I jeśli patrząc na to symetrycznie, jeśli ruszymy znów na wschód, czyli dwa razy rząd na wschód, to będzie dalej przez środek. Jak przejdziemy na południe, trochę zboczymy. Dobra, ja sobie tu pozwolę dać znak zapytania. Kurde, że ja nie piszę tych paragrafów, to był chyba 340. Teraz 390. Pójdziemy na wschód. I zobaczymy, co teraz. To będzie 400 paragraf. Na kolejnym rozwidleniu Alicja natyka się na rzeźbę przedstawiającą... Tak, to nie żart. Haczkę. W którą stronę powinna teraz skręcić? Na północ czy na zachód z powrotem?
Pójdziemy na północ. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy na raz, dwa, trzy. Okej, na północ. Północ, czyli 360. Nie było już 360 paragrafu? O nie. To jako 13 ruch w labiryncie. 360. Bez względu na to, którą ścieżką podąża Alicja, zawsze, prędzej czy później, staje przed kolejnym rozwidleniem i kolejną decyzją do podjęcia. Jak taką, jak teraz. Gdzie powinna pójść? Na południe czy na zachód? Zakręciliśmy się. Jak pójdziemy na południe, to się wrócimy. A na zachód, to jakby zawrócimy. Wracamy się. Wracamy się nawet do paragrafu 340. W takim wypadku. I tam pójdziemy na południe. Paragraf. To jest ten żwir? Nie. Pomyliłem. To tutaj poszedł. Na południe czy na wschód? 350. Dobra, tutaj byliśmy i to jest który? Tutaj, to jest to miejsce. I poszliśmy stąd na południe i to 370 paragraf teraz będzie. Tak? Tak, ruszyliśmy na południe, 370. Kurde, zagmatwany ten labirynt. To była ta szemrząca fontanna. Możemy iść znowu na południe i o to mi chodzi. 405 w takim razie. Czyli tu... Odbijamy na południe. Jaki to jest? Kurde. 405. Na końcu tej ścieżki labiryntu stoi solidna brama. Udało się. Ja pitole. Nie narysuję tą mapę. Nice. Brama. Mogę pokazać wam nawet, jak ta mapa wyszła. Rich minie i nie obcina. Bo... O! Zaczęliśmy wejście do labiryntu. O! Tutaj. I szliśmy góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Doszliśmy do środka. Tu była ta fontanna w kształcie serca. No na niej się przyglądaliśmy. Raz do niej weszliśmy się, przenieśliśmy tragiczne miejsce. Poszliśmy na północ. Znów na wschód. Bo tak jakby mówił, że najszybsza droga jest przez sam środek. Więc przypuszczałem, że jeśli skoro tu idziemy do środka, to tu będzie wyjście. Więc na początku poszliśmy... Znów tak jakby w odwrotną stronę góra-dół, tylko tu się okazało, że można skręcić tylko dalej. Weźmy tutaj. I on mi chciał zawrócić w to miejsce. Więc już się wtedy cofnąłem do tego. Ale mi się dziwnie tak steruje, bo mam odwróconą kamerę na ekranie. Do tego miejsca i ruszyliśmy na południe i trafiliśmy do bramy. Nice. I tu pewnie będzie zagadka z tymi zegarami. Na końcu tej... paragraf 405. Na końcu tej ścieżki labiryntu stoi solidna brama zdobiona okuciami w kształcie kwiatów i liści bluszczu. Jest ona zamknięta i to nie na jeden,
a na 6 odrębnych zamków. Kiedy Alicja przygląda się im z bliska, dostrzega, że każdy z nich ma postać zegara. Są one rozmieszczone następująco. Po jednym w górnym lewym i górnym prawym rogu, pod nimi po jednym zegarze po lewej i prawej, wreszcie na samym dole po jednym dolnym lewym i dolnym prawym rogu. Każdy z tych zegarów ma dwie wskazówki, a minutowe są zablokowane w następującym położeniu. Dobra, też będę rozrysował te zegarki. Czekaj, muszę sobie je rozrysować dobrze. Bo nie wiem, czy to one są ułożone tak, jak szóstka po prostu, czy... One rozmieszczone następująco. Po jednym w górnym lewym i górnym prawym rogu. Czyli... Większe trochę. Górny lewy, górny prawy. Pod nimi po jednym zegarze, po lewej i prawej. A, to będzie tak. Taki prostokąt na wysokość. Wreszcie po jednym w dolnym lewym i dolnym prawym. Okej. Okay. Każdy z tych zegarów ma dwie wskazówki, minutowe są zablokowane, minutowe to są te dłuższe. Górny lewy zegar, pół do pełnej godziny, dobra. Czyli wskazówka idzie w dół. Górny prawy, kwadrans do pełnej godziny, okej. Okay. Czyli w lewo. Środkowy prawy na pełnej godzinie, dobra. Będziemy pewnie godzinowe musieli dołożyć. Dolny prawy na pełnej godzinie. Dolny lewy kwadrans po pełnej godzinie. Dolny lewy kwadrans po pełnej godzinie. Czy ją w prawo wskazówka będzie szła? Środkowy lewy w pół do pełnej godziny. Ok, czyli do dołu. Pokażę wam, co mam na ten moment. O! To są te zegary na bramie otwierające zamki. Fajnie by było, jakby mi to... O! Nie obcinało, ale obcina. Ta technologia jeszcze jest w powijakach. Spokojnie, sztuczna inteligencja już mamy, stworzyliśmy, ale wycinanie tła nie działa idealnie. Alicja odkrywa również, że wskazówki godzinowe są ruchome. Prócz tej w górnym lewym zegarze zablokowanej na godzinie trzeciej, czyli w prawo. Wygląda to, że muszę ustawić na pozostałych zegarach właściwe godziny, by otworzyć bramę, mówi na głos Alicja, marszcząc w zadumie brwi. Wykonaj test rozumu. Jeśli go Alicja zda, to do paragrafu. I jeśli poniesie porażkę, do 4 czy 5. Ale ja wiem, jak mam je ustawić. To jest godzina trzecia, tu będzie godzina szósta, tu też będzie szósta, tu będzie dziewiąta, tu będzie godzina dwunasta, dwunasta i już mamy. Ale dobra, robimy test rozumu, czyli mamy rozumu 7. Karta 8, nie zdaliśmy. Mam nadzieję, że wtedy będzie możliwość samemu ustawienia tego. To jest paragraf 405. Czyli przechodzimy do 435 paragrafu. Bez względu na to, jak długo Alicja wpatruje się w bramę i jej niecodzienne zamki, nie jesteś w stanie dostrzec żadnego wzoru w ustawieniu wskazówek. Ale może ty jej pomożesz. Jeśli znasz rozwiązanie zagadki, dodaj do siebie liczby wskazane przez wszystkie wskazówki godzinowe i przejdź do paragrafu, który jest wynikiem tego działania. Jeżeli nie znasz rozwiązania lub trafiłeś do paragrafu, który nie ma w tym momencie sensu, co oznacza, że twoje rozwiązanie było błędne, przejdź do 455. Ale ja wiem, że mamy dobrze. Czyli sumując, to jest 6 plus 6, 12, plus 9 to jest 21, plus 12 to jest 33, tak, bo sobie sprawdzam, 45, czyli do paragrafu 48. Suma 48. Tak, jest 24, 27, z tej strony jest 12, plus 9, 21,
Tak. Wynik 48. Miejmy nadzieję, że to to. 48. Gdy Alicja ustawia ostatni z zegarowych zamków we właściwej pozycji, wewnątrz mechanizmu rozlega się terkot kół zębatych i skrzydła bramy rozwierają się przed nią posłusznie. Po drugiej stronie ciągnie się mroczny tunel z żywopłotów. Dziewczynka wchodzi nieśmiało w tę szmaragdową ciemność i wkrótce dociera do ściany ze splątanych roślin. Wówczas metaliczny dźwięk dociera do niej po raz drugi, gdy przerażona Alicja spogląda za siebie, widzi jak brama się zatrzaskuje, odcinając jej drogę powrotną. Szczęśliwie w tym samym czasie rozstępują się przed nią cisowe gałęzie, odsłaniając zupełnie nową część labiryntu. Tu jeszcze nikt nie zabrnął. Alicja przechodzi pośpiesznie przez szczelinę w żywopłocie, która zaraz potem zasklepia się za jej plecami. Przejdź do paragrafu 470. Nice, mamy progres. Na początku odcinka już byliśmy blisko, a jednak daleko. Fajne było to, że czymś było zastąpione brak progresu w samym labiryncie. Było na przykład spotkanie poboczne z tym kościejuchą. 470 paragraf. Alicja zatrzymuje się przed imitacją starożytnej świątyni, w której stoi posąg ogromnej, uskrzydlonej bestii. Dziewczynka boi się dłużej patrzeć na to pokraczne stworzenie, bo czuje, że mogłaby postradać zmysły. Lepiej by udała się w dalszą drogę. Stąd może pójść na wschód, bądź na zachód. Dobra, próbujemy na wschód, bo może utrze się podobny schemat jak wtedy. To jest paragraf 470. Idziemy na wschód. Do 430. No okej. 430. Alicja przypomina sobie, jak guwernantka opowiadała jej o historii naturalnej Pliniusza, księdze, która opisywała istnienie czterech starożytnych labiryntów: kreteńskiego, egipskiego, lemnijskiego i italskiego. Dotarwszy do kolejnego skrzyżowania, dziewczynka musi zdecydować, dokąd pójść. Na wschód, na południe, na zachód. Cholera. No to tu już jest wolna Amerykanka. Próbujemy na wschód, jak najdalej. Ono jakby mogłoby się wydawać końca labiryntu, ale ciężko to przewidzieć. Najwyżej wrócimy do 430 później. I teraz 420. Ścieżka znów zakręca i Alicja dociera do skrzyżowania z rzeźbą kociaka. O, wygląda zupełnie jak moja Diana. Dina. Twierdza Alicja i pociąga nosem, żeby się nie rozpłakać. Czy chcesz, żeby Alicja poszła stąd na północ czy na zachód? Chciałbym na północ i jeśli później nas skręci na zachód, to znaczy, że źle poszliśmy wtedy. Na północ to jest do paragrafu 127. Jakiś taki numer podejrzany od reszty, bo reszta była dosyć zaokrąglona. 127. Paragraf 127. W pewnej chwili cisowe żywopłoty kończą się, ustępując miejsca skałom, a żwirowa ścieżka doprowadza Alicję do wylotu groty o lśniących wilgocią ścianach. Grunt tu jest błotnisty i grząski, ale dziewczynka zagłębia się w zatęchłym mroku tucznej jaskini.
Nie byliśmy w grocie. Jeżeli Alicja była już w grocie, przejdźmy 208. Jeśli zawędrowała tu po raz pierwszy, przejdź do 218. Okej, okay. To ja znam te numery. Będzie rypał. Albo i nie. 218. Po środku groty stoi marmurowy posąg leśnego ducha. Jednego z tych, o jakich Alicja czytała w książkach poświęconych mitologii. Kiedy dziewczynka mija rzeźbę, rozlega się dźwięk podobny do tego, jaki wydaje tłuczek w moździerzu. Jego złowrogie echo wypełnia grotę. A gdy Alicja się odwraca, spostrzega, że źródłem hałasu jest posąg, który na jej oczach ożywa. Mam nadzieję, że to nie jest ten posąg, którego obrazek widzę obok. Przyglądając się koźlym kończynom, sterczącym rogom, kręconej kamiennej brodzie i diabolicznym uśmiechowi na obliczu, dziewczynka dochodzi do wniosku, że cokolwiek planuje ta istota, nie może to być nic dobrego. Jeśli chcesz, by Alicja skorzystała z zdolności pióra, albo ciekawiejsze i ciekawiejsze, to w teraz. W ostateczności, jeśli Alicja nie chce lub nie może tego zrobić, będzie musiała przygotować się do starcia. Mamy ten pieprz, tylko że to jest posąg, czyli to nie jest duch, to jest posąg leśnego ducha. Zawalczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. To będzie paragraf w takim razie 157. Kamienny satyr przechodzi do ataku w całkowitym milczeniu, co czyni całą sytuację jeszcze bardziej przerażającą. Satyr ma inicjatywę. Dobra, załączam karty postaci. To będzie... Kamienny statyr. On ma staty 9 na 10. Jest całkiem twardy. Dużo walki ma. Możemy użyć pieprzu. Jeśli Alicji uda się przetrwać spotkanie z kamiennym strażnikiem groty, przejść do 188. Jasne. Używam. Płynka do pieprzu. Rozpylamy pieprz w okolicy. On ma minus 1 do walki. Czyli 8. To jesteśmy na równi. Na równi. Tyle, że ja zadaję więcej obrażeń. I mam więcej życia. Dobra. Zaczynamy starcie w takim razie. Starcie tytanów. I on ma inicjatywę, więc on ma plus 1 do walki na starcie. Uwaga. Pierwsza karta moja. 5 plus 8, 13. I jego? I góra. Będę robił tak, że najpierw będę odsłaniał ich, a potem moją. Serio. Który to jest raz, że ja wyciągam lepszą kartę dla niego? Ktoś powie, że to losowość. Owszem. Ale szczęściu trzeba dopomóc. Dobra. On mnie zranił. Lecimy dalej. Najpierw dla niego... Szóstka dla niego, czyli ma 15, a dla mnie figura. Ktoś by powiedział, że losowość. Że ja umiem jakoś karty sobie nieświadomie fajnie układać. Jak będę grał w pokera, to muszę sobie jako drugiemu rozdawać. Czyli trafiam go i to za 3. I teraz ja przejmuję inicjatywę. Dla niego 6. A dla mnie 6. To ja wygrywam, bo mam inicjatywę. Kolejne dziabnięcie nożem do masła w satyra. Dla niego... Kurde, figura. I on ma 19. I dla mnie 2. Fuck. Więc on trafia w nas. Teraz on ma znowu inicjatywę. Dla niego figura, dla mnie 7, on
A, czy ja mówiłem... Nie wiem, co ja mówiłem. Do dupy. Moja teoria właśnie pada w gruzach, więc... Więc robimy znowu może dla mnie? 10? Powiedziałem, dla mnie. Więc 8 plus 10, 18. A on ma 9 plus. Kurwa, as. Znów? Serio? Bo ja tego może nie przytasowałem tak dobrze. Dziesiątka i as. On ma 9 plus 12, to jest 21. No. Zranił. Chyba jakoś zaraz przemieszam te karty, po prostu rozsypię i je złożę. Dobra. Dla mnie figura 11 plus 8 to jest 19. I dla niego piątka. Trafiam go. Zostało mu jeden punkt życia. Dla mnie 9 plus 9 moje to jest 18. I dla niego... Kurde, góra. 9 plus 9, 18, a on ma 8 plus 11, to 19. On nas trafia. No szlak by to. Dla nas? Trójka. Dla niego? Siódemka. Trafia nas satyr. Tam idzie szybciej niż kośćmi trochę. Jak mam na razie wrażenie. Chociaż jak wtedy klikałem kośćmi raz, to też tak szybko szło. Ale jest fajnie kartami, nie powiem, jest przyjemnie. To nawet... jest system RPG, którym można grać na karty. I teraz nie pamiętam, czy to był... Nie, to raczej nie był Savage Worlds. Tylko Volsung chyba. Tak czy siak, w którymś z tych dwóch była mechanika na karty. Wiem, że w Savage'ach chyba było do losowania kolejności. A w Volsungu... nieważne, jedno z tych dwóch. Dobra. Dla mnie figura 11 i dla niego 7. Mam nadzieję, że to nie jest hazard. To jest tylko Twitch Administration, it's a mechanic of the game. Nie, bo w hazardzie hajs trzeba wygrywać. Więc wygrywam, bo miałem figurę. Dobra, i tak jak mówiłem, rozsypię te karty. I sobie je przemieszam porządnie. W sumie mogłem je tak rozsypać, żeby na nie nie patrzeć, na wyniki. Więc sobie je odwrócę. Dobra. I jeszcze przetasuję chętnie. Udało się wygrać z kamiennym satyrem, który miał nikczemny, złowieszczy uśmieszek. To rzeczywiście creepy as fuck. Możemy zmienić muzykę na spokojniejszą, bo udało się go pokonać. Tylko jaki to był paragraf? Tutaj. Jeśli Alicji uda się przetrwać spotkanie z kamiennym strażnikiem groty, przejdź do 188. Ciekawe, strzelam, że źle poszliśmy, że tu jest ta grota. Bo czego on miałby być strażnikiem? Czego on miałby pilnować? Chyba, że grotą przejdziemy jakoś do Zamku Królowej. To jest ten Tumnus. Do Narnii przejdziemy zaraz. Oprócz do tej jakiejś złej Narnii, bo Tumnus chciał nas zaatakować. Okej. Chowam kartę i lecimy dalej. Kurczę, już minęło 2,5 godziny. Naprawdę szybko czas leci. Bo akurat tak do 20, około 3 godzin, więc jeszcze z 20 minut. Mam nadzieję, że dojdziemy do Pałacu Królowej. Jeśli Alicji uda się przetrwać spotkanie z kamiennym strażnikiem do 188. Tak jest. Lecimy. Trochę życia straciliśmy, nie powiem.
180. Ponieważ po kamiennym satyrze została zaledwie kubka kamieni, nadających się co najwyżej do tego, by zbudować z nich gustowny skalniaczek, Alicja postanawia opuścić grotę. W którą stronę powinna się udać? Na południe czy może na zachód? No to samo. Nas już wyjaśniło, że źle poszliśmy. To rzeczywiście, to robi kopię tunelu, który mieliśmy na górze. Wracamy w takim razie do 420. Dobra. I teraz tak, czy chcesz, żeby Alicja poszła stąd na północ czy na zachód? Na północ byliśmy przed chwilą, na zachód się wrócimy do 430. I stąd możemy pójść na południe. Albo się wrócić. No to idziemy na południe. Chyba, że nie zapisałem, jaki jest z bramy, ale trudno. Pójdziemy na południe. Czyli to będzie 490. 490. Oczywiście ścieżka. Jakżeby inaczej. Kończy się wkrótce kolejnym skrzyżowaniem. Dokąd teraz? Pójdziemy. A co jeśli... Jeśli teraz od bramy... Miałbym też iść takim zygzakiem. Bo jakby od bramy przycisnęliśmy się na wschód. Teraz poszliśmy na południe i mam opcję. Albo się wrócić, to bez sensu, na wschód, albo na zachód. Tylko tak, pójdę na wschód, robię w prawo, do góry, to się wrócę do 420. Dobra, YOLO. Idziemy na wschód. Czyli 134. To... 34. Fajnie zrobiony jest ten labirynt. Nie jest taki nudny, że a po prostu skręć tu, skręć tu, skręć tu. Super wyszedłeś, tylko to jest coś tam. Podążając ścieżką na wschód, Alicja wkrótce dociera do ślepego zaułka. Na jego końcu stoi lustro rozmiarów dorosłego człowieka, wprawione w ramę z polerowanego drewna. Odbija się w nim żwirowa ścieżka, którą dziewczynka tu zawędrowała. Gdyby tylko dało się przez nie przejść na drugą stronę, wyobraża sobie z fascynacją Alicja, szkło zrobiłoby się miękkie jak wata, dzięki czemu bez trudu wskoczyłabym do środka. Orety, jeśli mnie oczy nie mylą, zachodzi mgłą właśnie w tej chwili, to jeszcze bardziej ułatwia sprawę. Rzeczywiście, szklana powierzchnia lustra stopniowo się rozmywa, przyjmując postać srebrzystej mgły. Jeżeli chcesz, żeby Alicja przeskoczyła na drugą stronę lustra, jeśli jednak uważasz to nie najlepszy pomysł, dziewczynka będzie musiała wrócić do poprzedniego skrzyżowania. To nie jest najlepszy pomysł, mam wrażenie. Nie, nie. Wszystko, co jest w tym labiryncie, to są pułapki. Wracamy się do 490. Nie wchodzimy do lustra. Kurde, ale ta gra podpuszcza. 490. Skąd teraz? Na północy, no to zostało mi tylko na zachód. Czyli 413. Tak? 13, dobra. Po
Paragraf 413. Żwir, którym podąża Alicja, ukrywa się i ustępuje miejsca bujnej, soczystej trawie. A to dlatego, że dziewczynka dotarła do ogrodu różanego, dobrze ukrytego w labiryncie. Jeśli Alicja była tu wcześniej... Nie. Znaczy, kiedyś była, z tego co wynika, że mówiły z króliki ten... No może tu o to chodzi? W dziwnym razie przejść do 252. No to przechodzimy do 252. Pewnie w krykieta będzie grać królowa. 252. W ogrodzie rosną najroznamitsze gatunki róż. A w jego centralnej części stoi wspaniałe drzewo różane. Jego kwiaty są białe, choć trzej ogrodnicy w pośpiechu i z wielką pieczołowitością przemalowują je na czerwono. Każdy z nich ma na sobie haftowany kaftan przedstawiający kartę do gry. Są to kolejno dwójka, piątka i siódemka pików, koloru zwanego też potocznie winem, który wydaje się w tym przypadku dość stosowny, zważywszy na to, że zajmują się oni ogrodnictwem. Dwójka, piątka i siódemka. Aż zapiszę sobie, może to jest ważne. Dwójka, piątka i siódemkę wino. Ja też mówię na to wino, bo to nie jest wtedy... To jest trefl, pik, kier. No i właśnie, wino. Kiedy dziewczynka zbliża się do drzewa, przypadkiem podsłuchuje ich sprzeczkę. Ej, piątka, uważaj, nie chlap na mnie tą farbą, złości się dwójka. Nic na to nie poradzę, odpowiada kwaśno piątka. Siódemka trącił mnie w łokieć. Na te słowa siódemka podnosi oczy i rzecze. Tak, 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 piątka, zawsze zwalaj winę na innych. Jeśli chcesz, by Alicja porozmawiała z ogrodnikami, przejdź do 453. Jeśli uważasz, że rozsądnie byłoby dyskretnie się przekraść... 433. Oni mogą ją znać, skoro ona tu już kiedyś była. A jeśli kiedyś tu była, tak jak w oryginalnej powieści, to ona im pomogła to malować. Wtedy przyszła królowa. Ale tu, skoro ją mogą znać, to od razu powiedzą, królowa się szuka, zetniemy ci głowę. Ich jest troje. A przekradnięcie się... Kurczę! No jest zagadka. Z jednej strony chętnie bym z nimi pogadał. To są ogrodnicy. Dobra, pogadamy z nimi. To będzie paragraf 453. Paragraf 453. Co moglibyście mi powiedzieć? Odzywa się trochę zmieszana Alicja. Po co malujecie te róże? Piątka i siódemka nie odzywają się, tylko patrzą na dwójkę. Dwójka zaczyna konspiracyjnym szeptem. No bo, widzi panienka, to drzewko to miały być czerwone róże, a my przez pomyłkę posadziliśmy białe. Więc jakby królowa się dowiedziała, to by nam wszystkim ucięto głowy, no nie? Także my się staramy, widzi panienka, zanim ona tu przyjdzie, pyta z Luisa Karola, Alicja w Krainie Czarów. W tej chwili piątka, przyglądający się podejrzliwie dziewczynce, woła. To ona! To ją królowa nakazała pojmać, żywą lub martwą, mówiłem. No wie pan, to nie zabrzmiało zbyt przyjaźnie, odburkuje z oburzeniem Alicja. Cokolwiek postanowi dziewczynka, musi działać szybko, co więc powinna zrobić? Rzucić się do ucieczki, przygotować do walki, użyć czegoś przydatnego, co znalazła w labiryncie. To. W sensie... Łynka do pieprzu? Trutki. Trutki na ślimaki albo oryginalnej odżywki ogrodowej?
Ty, zobaczmy ten paragraf. Coś przydatnego, co znalazła w labiryncie. 463. Może będzie lista i będzie można coś z tego wybrać. Badając zakamarki liściastego labiryntu, Alicja miała szansę natrafić na trzy rzeczy, które szczególnie mogą mi się przydać w starciu z ogrodnikami. Pierwsza z nich to trutka na ślimaki. Jeśli chcesz, żeby dziewczynka jej użyła, przejdź do 400, dobra. Choć może w tej konkretnej sytuacji lepiej się sprawdzi oryginalna odżywka ogrodowa pana Rozkwitka, aby się o tym przekonać. Alicja może także uzbroić się w szpadel. Okej. Okay. Jeśli dziewczynka nie ma z tych, nie ma żadnej z tych rzeczy, to wracamy tam. Nie, no kurde, albo trutki, albo odżywki, tylko trutka na ślimaki, co ona zrobi? Drzewka zdechną? Albo oni? A oryginalna odżywka ogrodowa pana Rozkwitka może spowodują, że wyrośnie więcej drzew i będą szybciej malować, bo będzie za dużo tych białych i nie zdążą przed przybyciem królowej? Ja bym użył odżywki ogrodowej. Spróbujmy. I to będzie paragraf 493. Lecimy. Paragraf 493. Alicja rzuca buteleczkę z ciemnobrązowym płynem w nadbiegających ogrodników, ale żadnego z nich nie trafia. Buteleczka roztrzaskuje się o pień drzewa różanego, a jej śmierdząca zawartość rozlewa się po korzeniach rośliny. Na efekty nie trzeba długo czekać, a są one piorunujące. Wykreśl odżywkę wyposażenia. Dobra. W takim razie bye bye, oryginalna odżywka. To w sumie na plus, że zabłądziliśmy w tym labiryncie rzeczywiście. Bo znaleźliśmy wszystko, co było wymienione na tej liście, przynajmniej do tego spotkania. Później pewnie są inne. Przejdź do 308, okej. Okay. Chyba co się stało? Może ich korzenie chwycą? Bo ściana z roślin powstanie? Drzewo różane zaczyna w zdumiewającym tempie rosnąć. Z jego pnia wystrzeliwują zdrewniałe pędy przypominające zakończone pazurami macki, a kwiaty mutują nie do poznania, a przybierając postać potężnej, najeżonej cierniami gęby. Dwójka pikowa krzyczy, gdy przemienione drzewo różane pochwytuje go jedną z macek, unosi w powietrze i opuszcza do monstrualnego otworu gębowego. Pozostali mężczyźni wkrótce podzielają marny los nieszczęśnika. Piątkę miażdży odnóże z korzeni, siódemkę oplata i dusi długa ciernista wić. Damn! Żaden z ogrodników nie przetrwał tego makabrycznego starcia, a ponieważ Alicja za nic nie chce podzielić ich losu, musi się przygotować do obrony. Alicja ma inicjatywę. Będę walczył z tą różą! Jeśli Alicja jest uzbrojona w nożyce, niestety nie. Okej. Okay. A, że wtedy każdy atak pomniejszyłby o 3 punkty, ale ja mam nóż do masła, który zadaje 3 obrażenia, nawet 2, więc na jedno wychodzi. Muszę pokonać rozszalałą różę. Hold my... Here. I ona ma staty 10 na 10. To jest całkiem sporo. 10 walki, 10 wytrzymałości. Już pokazuję kartę. Ja mam chociaż full życia? Pewnie, że nie. To może być kaplica trochę. Więc...
Jest akurat prawie ósma. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć na dzisiaj granie, bo mam nadzieję, że następnym razem będzie was więcej na żywo i mi pomożecie chętnie w starciu z różą. I to od niej zaczniemy sobie następną rozgrywkę z paragrafówką. A 2 godziny 53 minuty to i tak sporo grania. Powiem, że na początku jeszcze tak mi się powoli rozkręcało w tym labiryncie. I tak patrzyłem na czas, to godzina. No okej, to gram dalej. A później patrzę, 2 godziny i 20 minut ponad. Kurde, tak bardzo szybko wciągnęło to, co się działo. Zwłaszcza, że było dzisiaj naprawdę dużo starć. I to takich na granicy. Tym bardziej, że jedno było takie, że zostałem z jednym punktem wytrzymałości. No i podoba mi się motyw z tym labiryntem, że jednak to trzeba było sobie rozrysować. Oczywiście ja sobie to zachowam, bo kto wie, czy nas nie wywali kiedyś znowu poza labirynt. I co? Pozostaje mi się pożegnać, czyli dziękuję wszystkim, którzy oglądali to na żywo i którzy oglądali to później na YouTubie, bądź później na Twitchu. Jeśli dobrnęliście do tego momentu w nagraniu, to super, że słuchacie, jak czytam paragrafówki. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i fajnie, jakbyście dali tam kciuk w górę, albo jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować kanał na YouTubie, albo zaobserwować na Twitchu. I dzięki wam za wsparcie, bo dzięki temu robię kolejne filmy. Na razie.